Na górze ekranu logotyp Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na środku żółty napis Transport dla Wszystkich. Poniżej napisu czarny pasek, na nim ciąg symboli dostępności. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Piotrze za przedstawienie. To już taka tradycja, że pozwalamy sobie słowem wstępu przywitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu o dostępności w CUPT. Tak jak już widzę po części z uczestników, mamy stałe grono uczestników, osób zainteresowanych naszymi tematami, ale też mamy nowe osoby, w zależności od tematów pewnie nowe osoby też są zainteresowane i mam nadzieję, że to jest to miejsce, to forum wymiany poglądów, doświadczeń i wykuwania pewnych praktyk, które nam pozwoli szerzej spojrzeć na problemy dostępności, ale też móc proponować pewne dobre rozwiązania, nie tylko w obszarze projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dzisiaj to już szóste spotkanie z cyklu, a czwarte w formie webinarium. Sytuacja nas nie przeraża i jak pokazuje już to czwarte spotkanie, dajemy sobie radę i bardzo fajnie móc z Państwem rozmawiać, choćby w takiej formule. Dzisiejszym tematem będzie pokonywanie różnic poziomów i tutaj na tym może zakończę, nie czując się kompetentny do przedstawiania tematu, ale dzięki gościom, którzy zgodzili się wziąć udział, dzięki też tutaj Spółdzielni Socjalnej FADO, która moderuje naszą rozmowę. Mam nadzieję, że poziom spotkania będzie wysoki i każdy z Państwa będzie mógł coś dla siebie z niego wynieść. Co więcej, to już tak poza dzisiejszym spotkaniem, kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 24 września, już po przerwie wakacyjnej, gdzie pozwolimy sobie tutaj wszystkim Państwu dać nieco odetchnąć również od naszych spotkań. I kolejne spotkanie będzie poświęcone obiektom zabytkowym, czyli związane z uzgodnieniami z konserwatorami zabytków, co jest tematem dosyć pojemnym, tematem trudnym i w związku z tym bardziej wartym podniesienia na naszym forum. Tyle z mojej strony, nie zabierając Państwa czasu. Przekazuję głos panu Piotrowi Kowalskiemu, który to dzisiejsze spotkanie poprowadzi, a Państwu życzę udanego, interesującego spotkania i zachęcam do dyskusji. Ja myślę, że spotkanie będzie nie tylko na wysokim poziomie, ale też będzie na tym zróżnicowanym właśnie, żebyśmy mogli te urządzenia pozwalające nam się między poziomami przenosić dobrze omówić. Jak spotkanie będzie wyglądać? Zaczynamy za chwilę od inspiracji ze świata, chociaż inspiracje ze świata będą po polsku, bo gdy szukaliśmy czegoś, co warto byłoby pokazać i warto byłoby wskazać jako rzecz jednak nietypową, nową, zaprowadziły nas te poszukiwania na wyspy, a z wysp wróciliśmy częściowo z powrotem do Polski i tutaj pan Karol Porwoł będzie nam pokazywał rozwiązania, które pozwalają właśnie pokonywać poziomy i są trochę mniej oczywiste. Od tego zaczniemy. Też później przewidujemy jakąś sesję pytań dotyczących tych rozwiązań, bo mam nadzieję, że będzie to dla Państwa inspirujące. Później będziemy mieli pierwszy z paneli dyskusyjnych. Będziemy mieli troje gości, dr Paulina Tota,
pan Marek Stanek oraz pan Adam Zając. Paulina reprezentuje Fundację Polska Bez Barier. Jest architektką i piewczynią projektowania uniwersalnego. I razem z pozostałymi uczestnikami, czyli panem Markiem i panem Adamem, którzy też myślę bardziej od takiej strony urzędowo-realizatorskiej, będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle projektuje się ruch pieszych, jak planuje się to, jak użytkownicy z obiektu korzystają, na co zwraca się uwagę, jak to przekłada się później też na praktykę realizacyjną w inwestycjach. Później krótka przerwa. Po tej przerwie Adam Mikołajczyk, ekspert FADO, będzie pokazywał trochę swoich filmowych doświadczeń. Adam jest znanym aktorem filmów dostępnościowych i będzie pokazywał, w jaki sposób na dwóch stacjach kolejowych się przemieszczał i co z tego wynika dla takiej, dla codzienności użytkowników. I następnie drugi panel, w którym też będziemy przetrawiać te doświadczenia. Będziemy rozmawiać z panią Joanną Dudelewicz z Muzeum Warszawy, które też jest tutaj no, liderskie, jeśli chodzi o stosowanie rozwiązań technicznych w pokonywaniu poziomów. Będzie też może okazja do tego, żeby króciutki film, jak to wygląda w praktyce, pokazać. Pan Karol Kłosowski z Urzędu Transportu Kolejowego, pan Marcin Obidowski z firmy Windpol i pan Sławomir Florkowski też z Fundacji Polska Bez Barier. Będziemy rozmawiać o rozwiązaniach technicznych, o rozwiązaniach organizacyjnych. Tutaj też, żeby nie zostać tylko w temacie użytkowników no, mających problemy z poruszaniem się, to niekoniecznie trzeba być na wózku, wystarczy mieć walizkę. Będziemy też prosili o zwrócenie uwagi na inne aspekty dostępności. Pan Konrad Galiński, też od nas z FADO, mam nadzieję, wspomni parę zdań o tym, jak użytkownicy z niepełnosprawnością wzroku korzystają z na przykład z wind. Zakończymy nasze spotkanie, tak jak powiedziałem, około godziny 14. Cały czas zachęcamy do tego, żeby komentować, zadawać pytania, pisać na czacie na rzeczy, na które chcecie Państwo zwrócić uwagę. Obiecujemy na to wszystko reagować. A teraz już oddaję głos naszemu gościowi. I prośba jeszcze raz do wszystkich, mówimy blisko mikrofonu, ponieważ ze spotkania będzie zrobiony materiał filmowy, a żeby materiał filmowy był dostępny i zgodny z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to przed opublikowaniem go na stronie internetowej musimy do niego dorobić napisy. Jest też tłumacz języka migowego. Jeśli ktoś potrzebuje, żeby mieć tłumacza większego, najeżdżamy na to okienko, w którym jest tłumacz, wybieramy sobie prawym, naciskamy te trzy kropki, wybieramy pin video i wtedy mamy dużego tłumacza. A teraz już pan Karol porwał. Dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, już najwyraźnie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Tak pan Piotr wspomniał, jeśli ktoś by miał pytania do mojej wypowiedzi, tutaj do prezentacji, proszę zadawać. Nie mam problemu z tym, żeby odpowiedzieć na szybkie pytania. Może to komuś wyklaruje sytuację podczas mojej wypowiedzi, a też może rozszerzy, może więcej osób poprosić taką sytuację. Ja zaczynając moją prezentację, chciałbym, mogę szerować mój ekran? Cicho, Kofisz. Tak, może pan szerować. Okej, dobrze.
Tak więc, jak pan Piotr wspomniał, jesteśmy firmą z Wielkiej Brytanii, z Premier Access System. Jestem tam w tej firmie, jestem głównym konstruktorem, project managerem, także ja zajmuję się wszystkimi projektami ze strony technicznej, projektowania, kontaktu z architektami, z klientem. Także tutaj w tej gestii prawdopodobnie państwo, osoby, które będą chcieli taką windę sobie sprawić, będą się kontaktować właśnie ze mną. Firma w Anglii planuje budowę tych wind oraz ich sprzedaż i marketing. Żeby zacząć omawiać nasze windy, chciałbym zwrócić uwagę na naszą stronę internetową. Ona zawiera bardzo dużo informacji o windach, które już zbudowaliśmy. Jest w większości przetłumaczona na język polski, więc to nie powinno sprawiać żadnego kłopotu. Mamy ponad 30 systemów, które w kolejnych iteracjach mogą się rozgałęzić do nawet setki różnych systemów. Są to systemy schodów chowających się poziomo, pionowo oraz platform windowych, takich platform, które nie wymagają schodów, są gdzieś instalowane przy różnicy poziomów, przy jakichś zwyżkach, tak jak tu widzimy na windzie właśnie zainstalowanej na Bliskim Wschodzie w Katarze. Tu są schody są jakby po prawej stronie, mamy platformę po lewej, więc tak to wygląda. Omawiając te windy, ktoś, kto chciałby na przykład doprecyzować, jaką windę potrzebuje dla swojego zastosowania, najważniejszą kwestią jest wznios, czyli ta różnica poziomów między poziomem dolnym a górnym. Tutaj rozpatrujemy parę z tych różnic. Pierwsza to jest tam do 200 mm. Do 200 mm nie musimy używać barierek na górnym poziomie, czyli to będzie typowo, przykładowo winda, platforma lub chowające się schody, które nie mają obostrzeń związanych z utrzymaniem użytkownika na platformie, ani nie muszą mieć żadnych blokad, żeby ktoś z tego górnego poziomu spadł, ponieważ 200 mm to uznaje się jako schodek zwykły, więc każdy może taką przeszkodę pokonać, a osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim może tą samą przeszkodę pokonać dzięki naszym systemom. Drugą barierę, to jest bariera 500 mm, tą barierę tutaj musimy już zabezpieczyć te windy w coś takiego jak taki system ochrony kół, czyli dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Robimy coś w stylu, może pokażę na filmiku, coś w tym stylu. Jest to winda do 500 mm z barierką u góry i z takim systemem, który my na to nazywamy wheel stop, czyli coś, co zapobiega cofaniu się wózka inwalidzkiego, zjeżdżania z tej platformy. Ona tutaj akurat ma przedstawioną stację z przycisków, która wyjeżdża i pozwala użytkownikowi poruszać się na tej windzie w sposób samodzielny. To jest oczywiście bardzo ważne. Tego typu windy są praktycznie niewidoczne. Po wysunięciu się schodów dostajemy tylko dwa małe przecięcia, które są widoczne gdzieś tutaj na schodach. Także dla architektów przede wszystkim, dla konserwatorów zabytków wnętrz, to jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Na przykład jedną z takich wind w Anglii, tutaj się odnoszę do mapy Gogli, mamy środkowy Londyn. Jedną z wind właśnie tutaj możemy przedstawić Bank w Anglii. To jest jedno z głównych wejść i przykładowo gdybyśmy się tutaj przenieśli i pokazali może te troje drzwi, tutaj są dwa małe wejścia, jedno duże wyjście. Na pierwszy rzut oka nie widać de facto, gdzie ta winda jest, bo nie mamy żadnych wózków przy schodowych. Możemy zobaczyć po prawych drzwiach tutaj właśnie tego typu system, tutaj gdzie tylko widać dwa rozcięcia po bokach. W tym wypadku akurat użyliśmy systemu o pionowym spadku schodów, czyli te schody jakby nie wysuwają się w tył, tylko one opadają na dół, tym samym tworząc windę. Z tego względu, że prawdopodobnie mają tam jakieś skarbce ze złotem, więc to jest jedna rzecz, którą właśnie bank angielski chciał uzyskać. Podobny system
mogę pokazać, jak to wygląda w projektowaniu 3D. Podobny system uzyskujemy tutaj w programie Inventor, którego używamy. Są to schody, które opadają na dół, tworząc platformę. Te schody potem podnoszą się w górę i automatyczna albo manualna barierka, czy tam bramka otwiera się, wpuszczając tym samym użytkownika do środka. Jeszcze mógł tutaj pokazać, tego typu system mógłby wyglądać w ten sposób. Tak jak mówię, mamy mnóstwo iteracji naszych systemów. To jest akurat winda, która jest platformą. Ona ma bardzo niski profil. Tutaj nie potrzebujemy dużego jakby wykopu, jakby fundamentów pod tą windę. Tutaj wystarcza nam jedynie 150 mm gruntu do wykopania pod tym jakby dolnym poziomem, żeby zainstalować tego typu windę. W tym wypadku akurat mamy barierkę manualną, gdzie osoba może otworzyć, bądź użytkownik może ją po prostu popchać nogą i ona się otworzy i zostanie otwarta aż do momentu, gdzie ktoś ją tam nie popcha z powrotem i nie zamknie. Tak więc też odwołuję się do naszej strony internetowej, czyli strony na kanału na YouTube. Jest tutaj mnóstwo naprawdę wind z każdego zakątka świata, z opery Sydney. Są tam windy, pewnie będą gdzieś jeszcze windy Seattle w Stanach Zjednoczonych, gdzie też zainstalowaliśmy dość spektakularną windę. Także to jest ten pierwszy typ windy, schody przesuwające się. Jeśli tutaj mówimy o użytku wind w strefie publicznej, tu muszą być spełnione następujące warunki. Ta winda musi, użytkownik korzystający z tej windy musi do niej dostać w sposób niezależny oraz poruszyć się do niej też w sposób niezależny, bez pomocy innej osoby. To taki przykład windy jest nasza winda Westminster. Ta winda powoduje, że osoba może się dostać na tą platformę, wysunąć schody oraz podróżować na każdą wysokość, tam do wysokości 3 metrów, niezależnie, bez pomocy innych osób. Z tego względu tutaj mamy 3 panele, które okalają jakby użytkownika podróżującego na platformie, tym samym powodując jego przemieszczenie się do góry. Tak samo ta winda jest praktycznie niewidoczna. Tutaj mamy przykład z bazyliki Knock w Anglii. Jest to ołtarz, także przed ołtarzem taką jakby taki podjazd też sobie klient zamówił. Tutaj można zauważyć, że te schody, które tutaj realizowaliśmy, one są okrągłe. To też nie stanowiło żadnego problemu w projektowaniu. To jest po prostu taki kaprys, czy tam taki akurat rodzaj zabudowania miał ten projekt i taki też staraliśmy się tutaj spełnić, żeby one nie odchodziły, ani też nie szpeciły wyglądu zewnętrznego tej katedry, tej bazyliki. Jeśli chodzi, jesteśmy o półokrągłych schodach właśnie, to tak wyglądają mniej więcej nasze rysunki do klientów. Klient, architekt, który zgłasza się do nas z pytaniem o zamontowanie tego typu windy, pracujemy z nim na podstawie rysunków. Na początku są to rysunki bardziej rzuty 3D, czyli tak jak tutaj mamy, to jest akurat winda w Seattle. Nie wiem, czy ktoś kojarzy w Seattle takie Seattle Space Needle. To jest taka duża wieża z takim półokrągłym dyskiem, z okrągłym dyskiem na górze, z restauracją, z punktem widokowym, który obraca się wokół własnej osi. I to właśnie mamy ten dysk. To jest właśnie ten dysk, który tam jest 250 metrów nad ziemią. Na jednym z tych pięter z tego dysku mamy nasz punkt widokowy, tu jest część okna właśnie, i naszą windę też dla osób niepełnosprawnych, która jest pokazana po lewej stronie w pozycji tak zwanej home, czyli w pozycji spoczynkowej. Potem w drugi tu jest widok, pozycja, w której użytkownik może tą windę wjechać, użytkować. No i pozycja, która wykonuje ten ruch roboczy, czyli jesteśmy jakby przetransportowani na górny poziom. I na takiej zasadzie to się odbywa. Dajemy wszystkie wymagania techniczne, specyfikacje, jeśli chodzi o wykop. W tym wypadku to jest akurat konstrukcja stalowa, bo jesteśmy w powietrzu jakby. Dajemy punkty obciążenia, gdzie się będziemy montować, wiercać, zakotwiczać w pewien sposób.
prowadzimy kable, prowadzimy rzuty i pokazujemy gotowy produkt, jak on wygląda zamontowany już. Dostarczamy również panele sterujące. Panele sterujące, które sterują tą windą, one muszą się znajdować w granicach 15 metrów. To akurat na tym przykładzie mamy bardzo blisko windy, może się to znajdować troszkę dalej, 15 metrów. To jest skrzynka taka sterująca, która steruje hydrauliką oraz elektryką. Tam jest program oraz sterownik logiczny, który steruje tą windą. No i na tej podstawie dochodzi do przemieszczenia poziomów tutaj. To akurat było bardzo, akurat klient z IATU zażył sobie, bo na jego lewej i prawej stronie schodów tych permanentnych, tych stabilnych, jest podświetlenie LED, czyli tu jest mały taki perspekt z plexiglasu oraz pasek LED, co niezwykle też skomplikował poziom windy, bo musimy jakby zrobić taką pustkę, która będzie wypełniona światłem. Ta winda potem świeci w ciemności, także te schody te to świecą w ciemności. Tak by to wyglądało. To jest jeden z bardziej skomplikowanych projektów, dlatego tych stron tu jest akurat dużo, aż 11. Zasadniczo mieścimy się gdzieś koło 5 stron. No, a projekty powstają na zasadzie dostarczone do nas rysunków przez architektów, klientów, to są osoby prywatne, budynki użytkowania publicznego. Więc tutaj jest jeden z nowszych projektów we Francji. Małe 4-stopniowe schody, plan view, czyli tam widok z góry, widok z boku. Na tej podstawie jakby nie ma większego problemu, żeby zamodelować i utworzyć taki system. Właśnie go szukam, gdzie go tutaj mam. Ten rysunek dostarczony przez architektów, oczywiście z wymiarami, w finalnej formie wygląda w ten sposób. To jest ta sama winda, te same schody. Tak to mniej więcej się odbywa. Mamy schody wysunięte, winda w pozycji home, czyli tej pierwszej takiej służącej jako schody. Chowamy schody w tył, wysuwa się barierka za pomocą tej stacji z przycisków na pozycji dolnej. No i potem przechodzimy do pozycji górnej, czyli tutaj wykonuje się ten ruch roboczy. W tym wypadku bardzo małe różnice poziomów, gdzieś koło 620 mm. Tutaj mamy tak samo ten wheel stop, czyli te elementy, które zabraniają wózkowi inwalidzkiemu jakby sunięcie się, zjechanie, stoczenie się z tej platformy, więc tak by to wyglądało. Mamy pierwsze pytanie o popularność tych rozwiązań, to znaczy jak dużo na przykład w Wielkiej Brytanii tego typu rozwiązań jest wprowadzonych, no i jak to się ma do takich bardziej standardowo występujących? No, do nas zgłaszają się klienci, ludzie głównie z tego sektora budynków, które są... Które konserwatorzy wnętrz nie chcą modyfikować. Są to budynki stare, wielowieczne, więc tam nie ma jakby innych rozwiązań technicznych, które można byłoby zastosować. Więc wszędzie tam, gdzie windy mają być niewidoczne, tam jesteśmy my. My jakby jesteśmy jedyną firmą na świecie, która takiego typu rozwiązania stosuje, więc jest krótka droga dla nas. Jeśli chodzi o popularność, bo popularność jest duża. Jest w miarę możliwości, jesteśmy małą firmą, jeśli chodzi o rynek wind. Są dużo większe firmy. Mieścimy się w Anglii, mamy tam stanowisko, przykładowo pracujemy nad 4-5 windami w jednym momencie czasu. Produkujemy gdzieś koło 24-30 wind rocznie. Są to windy dla klienta indywidualnie, czyli musimy zmierzyć i dostarczyć windę dla klienta indywidualnego, czy dla każdej klatki schodowej jest osobna. No ale już sumę wind, którą wyprodukowaliśmy, jest liczona w setkach. To jest jakieś 200-300 wind na całym świecie. Tutaj macie pokazane jeden w Katarze, Bank w Anglii, to już pokazywałem, Opera w Sydney, Whitehall, mnóstwo win w Anglii, w Szkocji, w Walii. Kraje Europy Zachodniej mają nasze windy. Francja bardzo chętnie kupuje, Belgia. No i to by było z tej podpowiedzi. Niestety nie mamy żadnej windy w Polsce. Nie ukrywam, że są zapytania.
nie mogę zdradzić jakie, ale są zapytania tam z wysokiego poziomu rządowego z Polski. I mam nadzieję, że w tym roku już będzie pierwsza winda, która będzie montowana w Polsce. Czy winda w schodach spełnia polskie wymagania techniczne? To jest pytanie też z czatu. No i od razu też te powyżej, czy to jest rozwiązanie samoobsługowe? No i czy ono jest dla wszystkich? Czy każda osoba może z niego korzystać? Czy one są jakoś dedykowane też tak użytkowo w miejscach, w których są tylko osobom z niepełnosprawnością? Czy każdy inny też mógłby przyjechać? I potem będzie następne pytanie. Okej. Okay. Także przygotowując się do tego spotkania, do tej prezentacji, rozmawiałem z inspektoratem dozoru technicznego i normy, prześledziłem normy polskie, które używane są w Polsce. One są, jakby to powiedzieć, bardziej wybaczają wszystkie jakby miejsca, takie przestrzenie, gdzie można się, przykładowo te rozcięcia. Tutaj my projektujemy te windy w podstawie British Standard, czyli do standardów brytyjskich. Standardy brytyjskie mówią o 8-10 mm szparach między poruszającymi się schodami a stacjonarnymi. Standardy polskie są bardzo zbliżone do standardów brytyjskich, są bardziej wybaczane, mają większą tolerancję, jeśli chodzi o standardy brytyjskie, tak samo standardy unijne Unii Europejskiej mają też, po prostu zbliżone są do polskich, więc projektując windę w standardzie brytyjskim, który jest prawdopodobnie najbardziej z najmniejszą tolerancją jakby budowy, mamy możliwość instalowania tych wind na całym świecie, bo jest najbardziej rygorystyczny standard. Okej, następne pytanie dotyczy stosunku kosztów w stosunku do urządzeń wewnątrz budynków do takich montowanych na zewnątrz. Mam tutaj na myśli kwestie techniczne związane na przykład z warunkami atmosferycznymi i łączy się z tym drugie pytanie pana Macieja Gusta z Bydgoszczy. To pierwsze zadawał Daniel Siwak z UTEK-u. Czy tego typu windy można stosować na otwartej przestrzeni, poza budynkami? Oczywiście, można stosować na otwartej przestrzeni, są to windy zewnątrz, zewnętrzne, wewnętrzne, wszędzie, gdzie są różnice poziomów, są schody, podejrzewam jakieś tam wejście do podziemi, coś tego typu. Oczywiście możemy, nie jest to problem. Jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, mieliśmy pytania z Kanady, gdzie temperatury się osiągają bardzo niskich wartości i to jest kwestia tylko innych cieczy, innych olejów oraz przepompowania tych olejów, żeby one nie zamarzły. Mieliśmy pytania również z Polski, jeśli chodzi o duże mrozy, deszcze, opady, a potem zmarzliny takie typowo, jak to się rozwiązuje i też nie mamy z tym problemu. To są elementy hydrauliczne z przemieszczeniem tam ze szparami mniej więcej 8-10 mm, więc tamtej zmarzliny nie będzie wielka. Jeśli chodzi o podgrzewanie tych schodów, też nie mamy problemu z podgrzewaczem. Maty podgrzewające elektryczne mogą być umieszczone pod jakąkolwiek okładziną z kamienia, z kafelek, jakby ktoś chciał na zewnątrz z dywanu, mogą być również podgrzewane elektrycznie, więc jakby odladzanie tych schodów również jest realizowane bardzo prosto. Jeśli chodzi o koszty, no koszty to jest zupełnie inna sprawa, tych wind. Jeśli kogoś by interesowały właśnie koszty tych wind, także ten przedział cenowy tu jest bardzo, bardzo wielki. Zaczynając przykładowo od tych wind, które są, które mają niezależne użytkowanie, czyli ten winda Westminster, winda Windsor i winda Richmond. Te trzy windy są użytkowane na wielkich wysokościach, czyli na przewyższeniach o większym skoku. I tutaj one mogą być zostawione, włączone na cały czas. One mogą być użytkowane przez osoby, które przychodzą, naciskają przycisk, ta winda cofa schody bądź podnosi się, pokazuje stację z przyciskami i wtedy osoba może nią podróżować. Te windy, jeśli chodzi o ceny, one oscylują w granicach 75-115 tysięcy funtów.
Więc one są już takie w pełni zabudowane, takie, które nie potrzebują innych osób. Jeśli chodzi o inne tego typu windy, mogą być przykładowo sterowane. Już patrzę, kogo trzeba. O, już. Także biorąc pod uwagę innego typu windy, takie nie w pełni obudowane barierkami dookół, nie, tylko przykładowo z tym systemem Wheelstop, który zapobiega zsuwaniu się wózka inwalidzkiego, przykładowo winda w Edynburgu, to jest akurat użytkowanie prywatne, to jest prywatna pani doktor angielskiego, która właśnie miała chorobę, spalenie rozsiane, które pomalutku jakby nie pozwala jej poruszania się po tych schodach, a lubi jeździć na rowerze, więc ten rower jest głównym aspektem, który powoduje, że może się poruszać. Więc mogą być te windy uruchamiane przez osobę, mogą być one uruchamiane przez osobę, która również siedzi gdzieś, może przez osobę z recepcji, która niekoniecznie jest przy tej windzie, ona może siedzieć również w swoim biurze, w swoim miejscu i mieć po prostu podgląd przez kamery CCTV, bezpieczeństwa kamery na tą windę i wtedy, gdy osoba przychodzi przykładowo do takiej windy i chce się poruszać, chce się przemieścić na tej windzie, ona przyciska przycisk przykładowo wywołujący tą osobę, tam będzie interkom głosowo ta osoba powiadomi tą osobę na wózku inwalidzkim, że za chwilę zostaną schody wysunięte i zostanie przedstawiona Państwu barierka, którą może potem pan na wózku inwalidzkim wykorzystać w sposób właśnie, żeby się przemieścić na tej windzie w górę i w dół. No i po całej tej operacji osoba z tego biura, osoba z dozoru, może stacji, może te schody powrócić do pozycji początkowej z powrotem. I jeszcze mamy pytanie, czy znane są motywacje inne niż konserwator zabytków? W sensie jak zamawiający życzy sobie takiego rozwiązania albo rozważa kupienie takiego rozwiązania, to co nim jeszcze może kierować poza wymaganiami konserwatorów? Oczywiście mamy dużo systemów na rynku, które są widoczne, takie platformy przyschodowe na szynach. Typowo aspekt wizualny, moim zdaniem aspekt wizualny, jeśli chodzi o to, żeby budynek był ładny, żeby nie szpecił z zewnątrz takimi widocznymi schodami. Głównie wydaje mi się to użyteczność tych, no i Również może to, że na jednej klatce schodowej możemy mieć schody oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Nie musi być to permanentne rozwiązanie typu jakaś pochylnia, tak już wcześniej wspomniane, platforma przyschodowa, która tam jest, stoi, aż ktoś ją zużyje. Większość z tych wind jest używana tam raz na miesiąc, raz na pół roku może. Więc te schody byłyby kompletnie bezużyteczne. Ta platforma przeschodowa byłaby tam non-stop 24 godziny na dobę, gdzie tutaj możemy korzystać w pełni z rozwiązania klatki schodowej. Jednym z przykładów jest tutaj właśnie najnowszy projekt, który otrzymaliśmy z Francji, czy zapytanie projektowe, które otrzymaliśmy z Francji. Mamy tutaj dwie windy. Jedna jest tutaj może mało widoczna, bo jest dużo właśnie nakreślone. To jest winda typu Westminster, w pełni okalająca. A mamy przemieszczenie 25 cm oraz tutaj 30 mm malutka winda tylko z tym stopem, żeby się dostać do tej góry. Spotkanie wyglądało z tym, akurat architektem spotkanie wyglądało dosyć śmiesznie, bo pierwszą rzeczą, którą usłyszałem od architekta, to, że ta winda w ogóle nie będzie używana. Także troszeczkę mnie to wybiło z rytmu. Oni nie chcą tej windy używać. Oni chcą mieć po prostu dostęp do osób niepełnosprawnych. Także tu mamy schody. No i to jest jakby widok z boku, schody tej dużej windy, schody tej mniejszej windy. Oni tutaj nie mogą zastosować windy, jeśli chodzi o tą platformę na tych szynach przywindową, ze względu na tą ścianę, która jest pod kątem oraz na szerokość klatki schodowej. Ta klatka schodowa ma tylko 2 metry szerokości, więc ta platforma, która tu by się gdzieś znajdowała,
w dużej mierze by ograniczała jakby przepływ ludzi przychodzących przez tą klatkę schodową akurat w tym rejonie. Dobra, następne pytania. Utrzymanie systemu i serwisowanie, czy one są tutaj jakoś droższe, tańsze w porównaniu z innymi rozwiązaniami? I komentarz właściwie bardziej niż pytanie, ale osoba z niepełnosprawnością musi wiedzieć, że schody zbudowaną winą tam w ogóle są. Przykład z Edynburga, który pan pokazał, jest bardzo dobrze ukryty, czyli jest aż za skutecznie schowane rozwiązanie, tak? Tak jest. Mamy dużo zapytań, to już nie też od ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich. To jest jeden przykład właśnie z takim właśnie call asystentem, z takim przyciskiem wzywającym pomoc z budynku, która osoba wychodzi i opuszcza tą windę, gdy osoba przykładowo nie chce poruszać się. Musimy też wziąć uwagę, to pod uwagę, może jeszcze odskoczę od tego tematu, od tego pytania, które pan zadał, to, że te windy instalowane w użyteczności publicznej, one często są interesujące dla młodych ludzi. Tak zwane magiczne schody, które pokazują się i chowają. Ludzie lubią się tymi windami bawić, także wypuszczenie na rynek, do budynku windy, która jest w pełni dostępna dla wszystkich, oczywiście nie ma problemu, one mogą być dostępne dla wszystkich, ale klienci prędzej czy później zastanawiają się, co jeśli młode osoby będą się tym bawić, będą skakać po tych schodkach, będą sobie jeździć na tych schodkach, będą się bawić cały czas tą windą, czy to nie zepsuje tej windy. Wtedy ludzie bardziej zdecydują się na opcję przez trenowanie, przez trening osób, które często wchodzą przykładowo do tego budynku. Dostarcza się kluczyk, przykładowo specjalny kluczyk albo piloci, którym tylko te osoby mogą korzystać z tej windy. To też wyklucza zabawę tą windą przez osoby niepowołane. To jest tak, każdy przykład jest jakby inny, wyjątkowy i to trzeba do tego podejść w sposób indywidualny, ale tak, jest do zrobienia w sposób dwojaki. Jeśli chodzi o te pytanie kosztów i instalacji, tu może powiem, jak to się odbywa. Instalacja w Polsce będzie zajmować gdzieś koło 2 do 3 tygodni czasu. Po tych 2-3 tygodniach czasu inspektor dozór techniczny odbiera tą naszą platformę, tą windę, ten nasz system i od tego momentu na tą windę dajemy jako firma System Access rok czasu, w czym jest jeszcze jeden serwis, więc po zainstalowaniu windy, po pół roku jest przeprowadzany serwis z firmą zewnętrzną i po roku czasu ta gwarancja tą windę się kończy i wtedy są tylko serwisy. Windę trzeba serwisować co pół roku. Jeśli chodzi o koszt serwisu, to wychodzimy, jeśli instalujemy windę poza granicami Wielkiej Brytanii, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zainstalowanie tej windy już przy etapie instalacji, wynajęcie firmy zewnętrznej, takiej zajmującej się windami, podnośnikami, różnego typu firm inżynieryjnych, które po prostu będą nadzorować instalację windy. My przeprowadzamy trening paru osób w tej firmie właśnie, żeby oni wiedzieli, co się może zepsuć, jak to może wyglądać, jeśli ta winda popsuje, żeby oni mogli tą windę naprawić. My oczywiście jesteśmy do dyspozycji przez drogą online, telefoniczną, wideokonferencję, żeby jakby zdiagnozować, co się dzieje. W windach w Polsce, a także za granicą stosujemy coś takiego jak monitoring wejść i wyjść, czyli monitoring wszystkich czujników, które są zamontowane na windzie, czyli już na etapie problemu, jeszcze może przed tym, niż użytkownik się zorientuje, że ta winda może nie działać w sposób prawidłowy albo może po prostu nie wykonać ruchu tego roboczego w sposób prawidłowy albo połowiczny, my już wiemy na tym etapie, co z tą winą się stało, więc wysłanie serwisanta serwisu, żeby zbadał, nie polega już na takim, że dopiero szukamy, co się dzieje, co złego się może dziać z winą, tylko już w 90% wiemy, co jest nie tak i na podstawie tego już wysyłamy informację, co ma ten serwisant naprawić, lokalny serwisant w Polsce.
co ma naprawić i co się mogło stać. I dlatego te naprawy są naprawdę szybkie. No i roczne naprawy są jakby na koszt firmy, a później w zależności od pakietu serwisowego, czy to będzie jakiś tam większy, dłuższy pakiet serwisowy, czy krótszy, czy może Państwo zdecydują się na serwis zewnętrzny innej firmy, która została w tym przetrenowana, ten trening się odbył i już ludzie wiedzą, co tam mogło się stać, to zależy od klienta. Okej. Ogłaszam, że jest czas na zadawanie ostatnich pytań. Dwa z tych pytań tutaj właśnie teraz padają. O tą liczbę tych firm serwisujących. No, trochę pan już na to chyba odpowiedział, że to właściwie może być każda z istniejących firm, która będzie tutaj chciała współpracować, będzie na tą współpracę gotowa. Ile ma najstarsza winda i czy często się psuje? Taka najdawniej zainstalowane urządzenie. No, komentarz od pani Sylwii. Rozumiem, że na ten moment z uwagi na brak tych urządzeń w Polsce nie mamy pewności, że lokalne firmy podejmą się serwisowania, czyli dalej właściwie obracamy się w tym wątku serwisowym, więc pewnie będzie panu łatwo na to wszystko odpowiedzieć. I potem będzie jeszcze pytanie pana Pawła z UTEK-u za moment. Najpierw o te serwisy jeszcze i o najstarsze rozwiązanie. Najstarsze rozwiązanie właśnie, przygotowując się do tego spotkania, rozmawiałem właśnie z CEO, z dyrektorem firmy i najstarsze rozwiązanie mieści się właśnie nad Fred Needle Street. To jest właśnie ulica odchodząca od Banku Anglii, więc też gdzieś tutaj bardzo blisko. Ona jest niewidoczna, ona jest za drzwiami, nie, że niewidoczna, że po prostu jej nie ma, ona jest za głównymi drzwiami i gdzieś jest właśnie na Fred Needle Street, ona tu się znajduje, ona ma ponad 13 lat i z tego, co mi wiadomo, z tego z papierów serwisowych wynika, że ona nie zepsuła się przez, nie było awarii, nie było wezwań przez ostatnie 5 lat, więc a wcześniejsze były już dawno temu prawdopodobnie małe. Jedną z naszych rzeczy, czyli dla kogoś może kto, jesteśmy bombardowani informacjami o ograniczonej żywotności systemów, o ograniczonej przydatności, że odkurzacz ma się zepsuć za przykładowo rok, dwa i to ma być na gwarancji wymienione i użytkownik ma kupić nowy odkurzacz. No, my jako firma zajmująca, jako projektant, który projektuje dla urządzeń w Wielkiej Brytanii, no nie możemy sobie na to pozwolić. Jesteśmy małą firmą i nasze windy nie powinny się psuć, nie powinny być wymieniane, nie powinny być serwisowane, czyli serwisowane muszą być, bo tak wymaga prawo, co 6 miesięcy muszą być serwis, ale one są projektowane i konstruowane na długie, długie lata, czy ona stoi w deszczu, czy w bagnach, czy jest zamoczona w pół wodzie, bo na przykład ta winda DDA Lift tutaj, ona jest zamoczona w wodzie, tam jest straszny problem z podchodzeniem wody w gruntach, ona jest do połowy w wodzie, także z nią miałem też problemu. Wszystko jest projektowane w etapie jakby projektowym, konstrukcyjnym i wszystko jest z mojej strony jako konstruktora jest przewymiaryzowane na tyle, żeby ta winda mogła funkcjonować długie setki lat. Naprawdę nie boję się tego użyć setki lat. Z odpowiednim serwisowaniem, z wymianą płynów serwisowych i to by było tyle. Okej. Okay. I pytanie i komentarz pana Pawła Lisowskiego. Skoro ograniczacie Państwo możliwość nieupewnionego użytkowania, rozumiem, że na życzenie klienta, to jak prezentują się doświadczenia dotyczące awaryjności rozwiązań? Jak szybko podejmowane są działania mające na celu usunięcie awarii? Gdy dostajemy telefon, to jest w ciągu 24 godzin. Wtedy możemy już podjąć. Znaczy to jeśli to jest dzień pracy, dzień pracujący, przykładowo poniedziałek, piątek, to jesteśmy w biurze, dostajemy telefon, że winda nam nie działa. Dla mnie to jest jedno kliknięcie, wchodzę na monitoring tych wejść i wyjść do systemu, czyli do tej skrzynki, tego sternika logicznego. I na tej podstawie mogę stwierdzić, co nie widzimy. No i usunięcie tej awarii, no to zależy od tego, jaki kontrakt klient pragnie podpisać z tą firmą lokalną.
Tak mówię, instalowaliśmy windy w Australii, we Francji, w Seattle, w Ameryce. Jest mnóstwo firm, które chcą się tego podjąć, bo mają stałe opłaty za serwis, za gotowość do działania względem ich marży, ich stawek. A te windy, no jeśli chodzi o te windy i renomę tych naszych systemów schodowych, jest bardzo wysoka, czyli praca, jak i nakład pracy na te windy są bardzo minimalne. Więc to tylko zależy od jakby od firmy, którą klient wybierze, jaki oni będą mieli czas naprawy, czas przyjazdu na miejsce. No to dwa ostatnie pytania. Jakiego rodzaju awarie występują najczęściej? I komentarz pani Honoraty. Wspaniałe rozwiązania. Czy prowadzicie państwo badania satysfakcji użytkowników? Jaki jest feedback? Jaki jest zwrot informacji? Okej, może najprostsze. Feedback jest bardzo dobry i wszystkie nasze komentarze mamy na stronce internetowej. Tu są nasi klienci, informacje techniczne o nas, oraz dużo jakby zakładka filmy, tam jest tego mnóstwo. Mamy mnóstwo różnych rozwiązań, mnóstwo wind i komentarze klientów, komentarze osób niepełnosprawnych, którzy normalnie cieszą się na widok tej windy i można sobie posłuchać wywiad z tym panem. To jest też, nigdy nie widział tej windy. Są komentarze, że ludzie do biura przychodzą i pracują w biurze tyle lat i dopiero jak pierwsza osoba niepełnosprawna używa windy, dowiadują się, że tu jest winda. Nigdy o tym nie wiedziałem. Ludzie zatrzymują się na ulicy, spoglądają i z niedowierzaniem, że takie coś się dzieje. Robią sobie zdjęcia i wrzucają na Instagrama. Także jest to nowinka w Polsce, tym bardziej, bo jeszcze nie mamy takiej windy, więc na pewno to będzie czymś, coś do pochwalenia. Jakby pan jeszcze przypomniał pierwsze pytanie, jakie było? Rodzaje awarii. Awarii, okej. Okay. Tak, pierwszym 80% awarii, ja to muszę nazwać awarii, bo to jest taki tak zwany call-out, czyli wezwanie klienta do windy, która się popsuła, to jest naciśnięcie tego przycisku czerwonego. To jest ten e-stop, to jest awaryjne wyłączanie windy. Ludzie przychodzą sobie i naciskają ten przycisk. Klient potem chce użyć windy i dzwoni do biura w sprawie technicznych, że winda się nie chce poruszyć, winda się nie rusza. I wiem, że to jest bardzo błahe i może śmieszne dla wielu słuchających, ale to jest 80% awarii, które nasze windy mają, czyli wciśnięcie tego przycisku, który wystarczy przekręcić i wyciągnąć, bo po prostu ktoś się tam windą bawił. Inne z awarii to prawdopodobnie te starsze windy, jak już mamy starsze windy, teraz je doskonalimy, te nowsze windy nie mają na razie awarii, więc te super starsze windy to jest jakieś przesunięcie krańcówek, czyli takich wejść i wyjść dla systemu, który operuje tą windą, dla programu, czyli dla tego sterownika logicznego. Krańcówka pod wpływem może deszczu może ulec zamoknięciu i tam jest małe zwarcie, które po prostu nie działa, więc to wymiana takiej krańcówki polega na kupieniu nowej krańcówki za 20-25 zł, przyjechaniu i wymienieniu tej krańcówki przez tą firmę zewnętrzną. To jest bardzo, bardzo szybkie. To się zdarza bardzo rzadko, bo używamy krańcówek wodoodpornych, jeśli to są windy z zewnątrz, wewnątrz nawet też, bo ceny są takie same, więc to są takie naprawdę rzadkie elementy. Na pewno, tu bym chciał Państwa uspokoić, na pewno żadne z takich, pewnie macie na myśli, żadne z takich wielkich elementów, które dużo kosztują, które muszą być wymienione, przykładowo tak w aucie mamy łańcuch rozrządu, silnik, wielkie elementy, które kosztują po parę tysięcy złotych w aucie. Tu one właśnie, tu te elementy są najtrwalsze, czyli takie siłowniki są galwanizowane, malowane proszkowo. Wszystkie pasy transmisyjne, wszystkie łożyska są z najwyższą półki, są chronione i chemicznie, i mechanicznie przed uszkodzeniem. Na te części, takie tak zwane hardware'owe, nie mieliśmy skargi praktycznie nigdy, więc to jest najważniejsza część. Coś, co się po prostu zużywa, coś, co się psuje, powinno być wymieniane na serwisach.
to są rzędy typu Romanie łożysk, wymienienie krańcówek, takie typu rzeczy. Coś takie, co się zużywa. Przykładowo mamy te barierki, które są na górze w pozycji lift up. Mamy barierki, które... Tu mamy na przykład taką barierkę, może to Państwo widzą. Ten górny panel, on jest wrażliwy na dotyk. On się troszeczkę tam porusza, milimetr, dwa. I on powoduje to, że jak ktoś podróżuje na tym windem, z wyciągniętą rękę poza obrys windy, barierką, żeby ta ręka mu nie utknęła pod tą poręczą, bo może tak się stać. Gdy ręka będzie pod poręczą, a góra ręki będzie na tej barierce, ta winda się zatrzymuje. No i ten mechanizm właśnie zatrzymywania, on działa na tak zwanych tape switchach, czyli takich gumowych elementach, które można bardzo łatwo zgiąć. No i one mają wytrzymałość gdzieś koło tam 4-5 lat przy normalnym użytkowaniu, więc pewnie za jakieś 3-4 lata, może 5, może dłużej, one będą musiały być wymieniane, ale to jest kwestia odkręcenia 8 śrub, wymieniania takiego tape switcha i winda dalej działa. To jest tego typu rzeczy. Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Właściwie to te dwa ostatnie pytania już trochę jako tak komentarz potraktuję. Czy macie zapytania z polskich samorządów i plany rozwoju firmy i rozwiązania i pojawienie się ich na polskim rynku? Ja odczytuję od razu tą pierwszą pana wypowiedź jako taką, że jeśli tylko będzie zainteresowanie, to jest gotowość tutaj do tego, żeby takie rozwiązania stosować w Polsce. Też jak na samym początku napisał pan Adam Zając, podobne rozwiązanie funkcjonuje w Muzeum Warszawy. Będziemy o nim mówić w tej drugiej części, więc ja też mam nadzieję, że będziemy mogli pokazywać rozwiązania właśnie już nie tylko na filmach z zagranicy, ale też na rozwiązaniach, które są krajowe. Bardzo dziękujemy za tą część. Zapraszamy oczywiście do pozostania z nami, bo zdarza się często naszym rozmówcom, że później pojawiają się jeszcze w trakcie jakieś rzeczy, do których warto się odnieść, więc jeśli tylko ma pan czas i możliwość, to oczywiście gorąco zachęcam. I co? I przechodzimy do pierwszej naszej rozmowy. Mamy, tak jak powiedziałem, troje rozmówców. Pani dr Paulina Tota, Fundacja Bez Barier, pan Marek Stanek, Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji w... O Jezu, będzie pan zaraz rozwiązywał skrót, dobra? W Bydgoszczy oraz pan Adam Zając z ZDM-u z Warszawy. Proszę o włączenie też kamer. O, już zamykam, ja już wszystko widzę. Teraz tak, spróbuję te dźwięki wyciszyć. Nie wiem, czy one są, więc ja najpierw zrobię tak, że wszystkim państwu wyłączę mikrofon, a potem włączę dyskutantom, dobrze? Uwaga. OK, czyli mamy Paulinę, Adama i pana Macieja, oczywiście. Będziesz pana Marka. Pana, tak. Ja w ogóle nie wiem, skąd tu jest, tak sobie to zapisałem. Bez własność komputera prawdopodobnie. Aha, okej. Okay. Logowanie. Dobrze, no to sprawę mamy wyjaśnioną. Słuchajcie, chciałbym prosić o to, żebyśmy zaczęli od takiego najpierw krótkiego przedstawienia się. Każde jakieś dwa zdania powiedzcie proszę o sobie. Kto chce zacząć? Według alfabetu Bydgoszcz najpierw, proszę bardzo. Dobrze, wbrew napisowi Marek Stanek, Wydział Przygotowania Inwestycji, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. To jest ten magiczny skrót. Okej, okay, dzięki. Paulina? Paulina Tota, Fundacja Polska Bez Barier, a czasem też Politechnika Krakowska. Architektka, ale tak mnie pięknie przedstawiłeś wcześniej, że już nie wiem, co dodać. Okej. Okay. I Adam. Nie, mikrofon, nie słychać jeszcze. Zobacz, czy nie masz fizycznie wyciszonego mikrofonu na przykład. Nie.
Bo programowo jest OK. O, wcześniej działało, zawsze tak jest. To poczekaj, to ja cię jeszcze raz spróbuję programowo wyciszyć. Ty się odcisz i zobaczymy, czy to już będzie działało dobrze. Nie, jeszcze nie. Na dole po lewej join audio, może jeszcze to trzeba raz nacisnąć. Dobrze. Słuchajcie, to my damy Adamowi chwilę. Paulina, chyba najpierw pytanie do ciebie, takie właśnie z poziomu trochę filozofii, architektury i takiego myślenia o tym, jak użytkownicy użytkują, bo zanim przejdziemy do norm, to chciałbym cię zapytać, jak w ogóle myśląc o tym, że powstaje budynek, powstaje jakaś przestrzeń, jak się dosypuje do niej ludzi? Skąd się bierze wiedzę o tym, jak będą się, czy ludzie się będą przemieszczać, jak będą się przemieszczać, jak się do tego człowiek zabiera? Mogę opowiedzieć o tym, jak się na przykład uczy tego studentów i to chyba jest błąd, chociaż teraz program nauczania ma się zmienić, więc wierzę, że będzie lepiej, bo zaczyna się od projektowania rzeczy pięknych na pierwszym, drugim, trzecim roku, a potem na piątym pojawia się przedmiot ergonomia, który mówi o tym, że są ludzie w naszych budynkach i w naszych przestrzeniach, które projektujemy. I mniej więcej trochę tak to wygląda często, że zaczynamy od tego, że forma jest piękna, koresponduje z przestrzenią, koresponduje z tym, co już jest zastane, z jakimś dziedzictwem, a potem przypominamy sobie, że są użytkownicy. Trochę rzadko się zdarza zaczynać od użytkownika, chociaż oczywiście są fantastyczne projekty bazujące na partycypacji, na badaniu potrzeb, na sprawdzaniu tego, czego faktycznie użytkownicy potrzebują i czego oczekują od architekta. Od architekta, projektanta, urbanisty. Natomiast najczęściej ludzi dosypuje się na koniec, ludzi się wkleja trochę jak na wizualizacjach, już po ostatecznym renderze. Halo, czy mnie słychać teraz? O, teraz słychać cię doskonale. Dziękuję, Piotrze, pomogło. Adam Zając, jeszcze tylko kamerę odpalę, bo chyba teraz mi się wyłączyła. Udało się zrestartować. Adam Zając, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Mam takie stanowisko od 5 lat koordynatora do spraw dostępności architektonicznej. Zajmuję się przede wszystkim uzgadnianiem dokumentacji projektowej, także pewnymi działaniami dotyczącymi likwidacji niedużych barier architektonicznych w ramach, nazwijmy to, prac utrzymaniowych dotyczących chodników. Z wykształcenia jestem socjologiem, nie architektem. Trochę projektuję, ale raczej w dwóch wymiarach, czyli projekty organizacji ruchu i chyba tyle na ten moment. Okej. Okay. Zaczęliśmy od pytania do Pauliny o tym, kiedy dosypuje się ludzi do projektów i kiedy się myśli o tym, jak ludzie z jakiegoś rozwiązania będą korzystać. No niepokojąca jest ta informacja, że jednak to jest dosyć późny etap, bo wydaje się, i to jest pewnie też pytanie do wszystkich naszych gości, do was wszystkich, drogie uczestniczki i uczestnicy, czy to tak powinno wyglądać i na co tutaj zwracać uwagę. I taki drugi wątek, który gdzieś też jeszcze z takiego poziomu właśnie bardzo wysoko patrząc, no jest pojęcie drogi wolnej od barier, więc jak już dosypaliśmy ludzi, okazało się, że jest jednak różnie w tym budynku czy w tej przestrzeni i będziemy tam mieli jakieś trasy do poruszania się, to czy wtedy, albo jak to powinno działać, czy takie to projektowanie tej drogi wolnej odbywa się chociaż jako pierwsze, czy znowu też zwykle szukamy go jako rozwiązanie ostatnie, potem jak już
dopasowaliśmy się do wszystkich urządzeń technicznych, opanowaliśmy, którędy będą szły instalacje, a na koniec zaczynamy kombinować, skąd by tu wziąć drogę wolną. Jeżeli ja mogę. Tak, bardzo proszę. Tutaj dzięki Bogu z pomocą przychodzi strażak, ponieważ w naszym kraju, Bogu dzięki, strażak jest zdecydowanie tą osobą, która może powiedzieć, że ten budynek nie zostanie odebrany. Strażaka boją się wszyscy i słusznie. I dzięki temu, że przychodzi strażak, on jednak mówi o tym, że są drogi ewakuacyjne, one muszą mieć odpowiednią przepustowość, w związku z tym muszą mieć odpowiednią szerokość. Więc zazwyczaj zachowanie tej podstawowej trasy wolnej od przeszkód nie stanowi problemu. Czasem na etapie użytkowania budynku pojawiają się różne elementy wyposażenia, dodatkowe utensylia, które nagle zawężają tą trasę. Natomiast w takim poziomie pierwotnym, jakby w tym, który architekt projektuje, zazwyczaj nie ma z tym problemu. Przynajmniej w nowych inwestycjach albo tych, które są rzetelnie modernizowane. Ja to teraz pytanie do Bydgoszczy. Trochę takie, no też jeszcze na wstępnym etapie. No ja sobie wyobrażam i tak jak użytkuję, jak myślę o tym, jak wyglądają kwestie pokonywania poziomu, już przechodząc do tej kwestii. Mamy pochylnie, platformy przyschodowe i windy. To są takie rzeczy, które gdzieś tam przychodzą mi do głowy na pierwszy rzut oka. One się różnią różnymi rzeczami, różnią się ceną, różnią się miejscem, które zajmują, ceną później, jeśli chodzi o użytkowanie czy eksploatacją. Jak o tym myślicie z punktu widzenia zamawiających, z punktu widzenia takiego wydziału, który no, właśnie za inwestycje odpowiada, ma pewnie jakiś konkretny budżet. Jak się waży te rzeczy? Co jest istotne, co jest mniej? Jakie rzeczy na to wpływają? Jakie czynniki? No, znaczy powiem tak, pas drogowy zasadniczo powinien być w miarę płaski. Mamy dziennik ustaw, jest rozporządzenie, które określa, jakie powinny być pochylenia zarówno dla dróg, dla chodników, dla ścieżek rowerowych. Może ten dziennik ustaw doskonały nie jest, ma tam swoje jakieś wady, ma wręcz błędy, ale jak się go użytkuje z rozumem, to może wyjść dobre rozwiązanie. To jest podstawa. Czy stosujemy różne rozwiązania? Jeżeli chodzi o pasy drogowe akurat w Bydgoszczy, to powiem szczerze, jest kilka wind zlokalizowanych, ale tylko i wyłącznie z tego wynikających, że na przykład przy współpracy z PKP mieliśmy realizację przebudów dworców kolejowych, dowiązania i wyjścia z peronów były wyciągnięte na przykład po zajezdni i się pojawiły nagle te windy w pasie drogowym i tam dwie czy trzy nawet my utrzymujemy, ale to są wyjątkowe sytuacje. Mimo że Bydgoszcz jest zróżnicowana wysokościowo, to takich powiedzmy na ciągach pieszych urządzeń ruchomych w cudzysłowie, nie mamy. Przynajmniej nie do tej pory. Pomysły jakieś czy problemy oczywiście są, bo chociażby mamy, nie wiem, rondo Jagiellonów, jedno z centralnych skrzyżowań, które za poprzedniego jeszcze systemu było budowane z dominacją samochodów, więc przejścia podziemne oczywiście. Z rozmachem. Wrzucone, tak, z dominacją samochodów. W tym sensie, że piesi zostali zrzuceni w przejście podziemne ze zwykłymi schodami, żadnych wind, żadnych pochylni, no bo te schody są, prawda, tak strome, że nawet nie ma co mówić o pochylni dla wózka dziecięcego, a co dopiero dla osoby niepełnosprawnej. No i mamy taki kłopot, jak to teraz ewentualnie, powiedzmy, rozwiązać. Miejsca niestety bardzo mało, bo to ścisłe centrum miasta, więc jakieś o dodatkowej przestrzeni pomarzyć na pochylnie czy na te windy nie można. Będziemy się przymierzać do tego problemu. To jest jeden z takich punktów, który, powiedzmy, teraz nas pali. Okej, dzięki. Adam, trzy rodzaje właśnie sposobów pokonywania wysokości. Gdybyś popatrzył na to trochę też z wewnątrz, jakie czynniki powodują, że jakie rozwiązania są wybierane? Gdybyś tak miał, no właśnie też z jakiegoś doświadczenia, rozmów z przedstawicielami innych agent miasta, projektantami. Jak to wygląda twoim zdaniem? Sytuacja jest dosyć różnorodna.
Mamy właściwie teraz w Warszawie jako podstawowy dokument, który też mówi nam o tym, jakie rozwiązanie mamy wybierać, czyli czy będzie to pochylnia, czy winda. Mamy przyjęte zarządzeniem prezydenta miasta standardy dostępności od 2017 roku. Już dokładnie nawet spojrzę od kiedy, no ale można uznać od października, czyli niedługo będziemy mieli 3 lata. Warszawa jako miasto nie jest mocno zróżnicowana wysokościowo, natomiast trzeba pamiętać oczywiście o linii skarpy warszawskiej, która przecina, powiedzmy, oddziela Powiśle od ścisłego śmieścia funkcjonalnego, czyli na zachodnim brzegu. I w tym miejscu rodzą się pewne problemy, także związane z otoczeniem mostów. To znaczy mamy takie problemy w Warszawie, jak normalnie w miastach, gdzie, tak jak mówił pan z Bydgoszczy, projektowano część infrastruktury głównie z myślą o, ja to bym powiedział, przepustowości ciągów komunikacyjnych, czyli przejścia podziemne, ale tutaj sprawa jest o tyle prosta, że albo są to przejścia, które w jakiejś perspektywie można zakładać, że się przebuduje, wyznaczy alternatywne przejście pojezdni, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań, albo mamy raczej szerokie pasy drogowe przy tych ulicach i raczej nie mamy takiego problemu, że się nie da tych rozwiązań zmieścić. Oczywiście kwestia kosztów, tak? To projekty tego typu są bardzo drogie. W tej chwili prowadzimy przebudowę ronda 40-latka, gdzie pierwotnie jeszcze kilka lat temu zakładano, że to mówimy rondo 40-latka, to jest to słynne skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Jana Pawła II w Warszawie, tuż przy dworcu Warszawa Centralna. Jeszcze kilka lat temu zakładano, że przecież to jest tak ważne skrzyżowanie i to wszystko stanie, jeśli wytyczymy cokolwiek w poziomie jezdni, jakiekolwiek przejście, że należy zbudować windy. No i jak policzono, ile tych wind należy zbudować, to ze względu na to, że mamy 4 przystanki tramwajowe, każdy z niezależnym dojściem, do tego mamy 4 klatki schodowe w każdym narożniku, do tego jest jeszcze różnica poziomów. Jeśli dobrze pamiętam, skończyliśmy na 12 windach licząc. Więc koszty 12 dźwigów osobowych, które mają służyć jako alternatywa dla poruszania się schodami w przejściu podziemnym, w głównym miejscu komunikacyjnym stolicy, w głównym, gdzie przyjeżdżamy z zewnątrz i próbujemy się stamtąd wydostać, były nie do zaakceptowania nawet dla stolicy Polski, a tym bardziej dla prywatnych inwestorów, którzy mieli w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego takie działania podjąć. I stąd też, powiedzmy, decyzja jednak o tym, aby wyznaczyć część przejść w poziomie jezdni. Ale może bardziej odnosząc się do pytania, żebym się tutaj nie rozgadał, w razie czego proszę mi... Jasne. Rozwiązania postulowane do tej pory z reguły dotyczyły, zwłaszcza przez mieszkańców, dotyczyły przede wszystkim instalacji pochylni. I w wielu przypadkach rzeczywiście można uznać, że instalacja pochylni, czy to na przykładowo perony położone na innym poziomie, zwłaszcza czy to przy wiaduktach, zwłaszcza w lokalizacjach peryferyjnych, jest optymalnym rozwiązaniem. Pozwala z reguły na połączenie w jakiś sposób ruchu pieszego i ruchu rowerzystów, na przykład przez zrobienie tak szerokiej pochylni, aby wyznaczyć miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach czy z wózkami dziecięcymi i obok drogę dla rowerów. Mamy takie jedno rozwiązanie na tak zwanych wyścigach, czyli skrzyżowanie ulicy Puławskiej i Doliny Służewieckiej, gdzie właśnie po przebudowie przejścia podziemnego problem został niedostępnego przejścia podziemnego z zamierzchłych czasów, został rozwiązany przez przebudowę klatek schodowych na łagodnie nachylone pochylnie o nachyleniu 5%. Ale mamy też lokalizację, nazwijmy to bardziej o większym ruchu pieszych, gdzie i też w większych różnicach niż standardowe przejście podziemne, gdzie rozwiązywanie właśnie problemu alternatywy dla schodów przez pochylnie wydaje się co najmniej dyskusyjne. Jako taki przykład chyba najlepiej oddający specyfikę to są głębokie stacje metra. Proszę sobie wyobrazić, że stacja metra na Nowym Świecie zdaje się, że dalej posiadająca miano najgłębszej w Warszawie, poziom peronu jest 30, jeśli dobrze pamiętam, 30 metrów poniżej poziomu ulicy.
Dla 5% spadku na pochylni, czyli taki, jaki my w tej chwili w Warszawie mamy przyjęty, potrzebowalibyśmy, jeśli dobrze liczę, 600 metrów takiej pochylni. Więc dobrze, są że nie decyduje o zainstalowaniu tej pochylni ten ktoś, kto zdecydował o pochylni nad drogą nad Zalew Zegrzyński, tej jednej z takiej najsłynniejszych z wieloma załamaniami. Tak. W związku z tym, mówiąc, może kończąc wątek metra, większość metra rozwiązywana jest przy okazji dźwigów osobowych. No i ostatnio pojawiło się postulat, aby był więcej niż jeden dźwig osobowy prowadzący na peron. Czyli już z poziomu antresoli, bo z reguły mamy dwa poziomy kondygnacji podziemnych. Jeden to jest tak zwany poziom antresoli, na który schodzimy. Z poziomu antresoli schodzimy na poziom peronów. No i powiedzmy w kosztach obsługi metra mówimy w tej chwili o skali, jeśli dobrze pamiętam, chyba 70 wind na tej prostej linii, które w tej chwili w Warszawie posiadamy. Zaraz będą dwie. Zarząd Dróg Miejskich, czyli moja jednostka, administruje ponad setką wind w przestrzeni miejskiej, czyli to są przede wszystkim wiadukty, przejścia podziemne. Skala tego jest ogromna i wydaje mi się, że jest za duża, jak na Warszawę jest za duża. Mamy po prostu za dużo wind, które wymagają serwisów, wymagają przeglądów technicznych, które się potrafią psuć. Stąd mieszkańcy bardziej ufają rozwiązaniom w formie pochylni. Natomiast jako zapis, czy pochylnia, czy dźwig osobowy, to tak naprawdę chciałem przytoczyć tutaj Państwu pokrótce ze standardów. Mówimy o tym, aby pochylnie stosować, zresztą może mnie ewentualnie Paulina poprawić, bo też uczestniczyła w pracach nad warszawskimi standardami, jest jedną z autorek. Mówimy o różnicy wysokości maksymalnej w tej chwili dla pochylni. Właśnie szukam tutaj, jak jest to dokładnie ujęte. Jeśli dobrze pamiętam, to było to chyba w granicach 10 metrów różnicy wysokości, 10 metrów długości. W razie czego, jak do tego dotrę gdzieś w trakcie, to Państwu to powiem. Natomiast w skrócie chodzi o to, aby w tych miejscach, gdzie są duże różnice wysokości, tak jak na stacjach metra, jednak zapewniać tą obsługę dźwigami osobowymi. No i cały szkopuł polega na tym, aby te dźwigi się nam nie psuły. Niestety doświadczenie użytkowników, nie tylko w Warszawie, jest takie, że pochylnie, nawet jeśli są niewygodne, to działają. Może poza warunkami jakiejś tam gołoledzi, nie psują się. Natomiast windy są od tego, że się psują i nie dają nigdy pewności użytkownikom, że będą mogli z nich skorzystać wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Okej, dzięki. Paulina, gdybyś mogła powiedzieć coś właśnie o dobrych pochylniach, a w tym czasie poproszę pana Marka, żeby nam tam też spróbował przygotować się do takiej odpowiedzi. Jak obserwujecie pieszych w Bydgoszczy? Czy mam na myśli to, w jaki sposób oceniacie ten ruch pieszych, jaki też może macie zwrot od mieszkańców z kolei, tak? Jakich rozwiązań się dopominają, jakie są przez nich oczekiwane, ale też jak wy patrzycie na to, jak ten ruch pieszych w istniejących miejscach się odbywa. I teraz pochylnie marzeń. Pochylnie marzeń. Pochylnie to jak toalety, to jest temat, który się nie kończy, ale przede wszystkim dobrze jest pamiętać, że pochylnie to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które są całkiem nieźle opisane w polskich przepisach. Bardzo często zajmując się dostępnością narzekamy na to, że w polskich przepisach jest mało, że jest niewystarczająco wytycznych dotyczących dostępności, natomiast pochylnie są opisane naprawdę bardzo rzetelnie, bardzo dokładnie. I z mojego doświadczenia okazuje się, że najczęściej problemy wynikają nie z tego, że one są słabo zaprojektowane, tylko z tego, że ktoś je wykonał mocno niezgodnie z przepisami. Pojawiają się naprawdę bardzo nowe pochylnie, które nie mają tych krawężników ograniczających czy podobnych rozwiązań. Pochylnie, które nie mają odpowiedniej ilości pochwytów, wysokości montażu tych pochwytów są nieodpowiednie. Więc pochylnia marzeń to właściwie jest pochylnia, która ma jak najniższy spadek,
jak najniższe nachylenie i taka, która została wykonana bardzo rzetelnie w stosunku do przepisów. Właściwie nie ma chyba więcej wymagań, być może jeszcze trochę zastanowienia się, no bo owszem, pojawiają się te pochylnie bardzo brawurowe, prowadzące gdzieś tam na wysokość 10-12 metrów. Z jednej strony można się z nich śmiać, bo są naprawdę brawurowe, a z drugiej strony faktycznie wciąż istnieje takie przekonanie, całkiem zresztą słuszne, że pochylnie się nie psują. I wydaje mi się, że jeżeli, że może idealnym rozwiązaniem, jeżeli o takich rozmawiamy, byłby chyba zestaw pochylnia i winda. To znaczy, niezależnie od wysokości, winda jest i do jakiejś racjonalnej wysokości ta pochylnia też jest budowana obok. Ona zawsze jest jakąś alternatywą. Oczywiście, że jeżeli mamy różnicę wysokości rzędu 30 metrów, ta pochylnia jest bez sensu. Natomiast wydaje mi się, że w granicach jeszcze 10 metrów nawet pochylnia już jest bardzo niewygodna i jest bardzo męcząca, natomiast stanowi zawsze jakąś alternatywę w stosunku do tej windy, która może się zepsuć. To jest być może pytanie nie o to, jak powinna wyglądać idealna pochylnia, tylko jak bardzo należy dbać o windy i jak one powinny wyglądać, żeby się w ogóle nie psuły. Wtedy taka pochylnia, owszem, pewnie do jakichś dwóch, może 2,5 metra miałaby sens. To jeszcze spróbujemy później zapytać o to, no właśnie, producenta czy instalatora wind, co tutaj z tym. Mamy głos z czatu. Po pierwsze, że pan Michał mówi, no 1,5 linii metra mamy po prostu, 1,5. Tak jeszcze nie dwie, ale już nie jedną. No i ta informacja o tym, że jeśli windy nie działają dłużej niż 4 godziny, to na stronie WTP można w Warszawie można taką informację znaleźć. To oczywiście jest istotne pod warunkiem, że ktoś nie chce i tak spędzić, wiecie, no 3,5 godziny, tak? Na nawet atrakcyjnej stacji, nie wiem, plac Wilsona jest ładny, ale też nie wiem, czy chciałbym tam siedzieć i czekać, aż ta winda zostanie uruchomiona. Ja jeśli jeszcze mogę, to tylko do tych 4 godzin. Rzeczywiście WTP, czyli były ZTM w Warszawie, ma na swojej stronie informacje. Natomiast z tego, co pamiętam, dawno tego nie sprawdzałem, ta informacja dalej dotyczy tylko tych wind, którymi administruje Metro Warszawskie bądź ZTM w ramach systemu Park and Ride. Moja szacowna instytucja, mój pracodawca informacji o awariach wind nie przekazuje publicznie. Można oczywiście zadzwonić do pogotowia i zapytać. Słyszałem o takim przypadku, kiedy... Tak, tego właśnie, że mało wiatr... Próbuję znaleźć tego, ale nie widzę ten głos, nie mogę wyciszyć. Proszę o zwrot. O, już. Słyszałem o przypadku jednej użytkowniczki w Warszawie, to było kilka lat temu, która mieszkała w otoczeniu, gdzie znajdował się bardzo awaryjny podnośnik przy kładce, to znaczy była to winda, tylko ta taka, powiedzmy, o słabych walorach użytkowych, która wychodząc z domu i planując swoją codzienną trasę dojścia akurat na przystanek autobusowy, dzwoniła na pogotowie dźwigowe z pytaniem, czy winda działa. I niestety do takiego stanu nie tylko w Warszawie, ale także w innych miejscach w Polsce doprowadzamy, stosując awaryjne rozwiązania, że część użytkowników po prostu boi się z nich korzystać, a przede wszystkim boi się tego, że planując swoją trasę na co dzień, będą musieli radykalnie zmienić plany właśnie ze względu na to, że te urządzenia będą niedostępne, są najsłabszym ogniwem dla takiego poruszania się. Autobus niskopodłogowy przyjedzie, ale winda, która służy do wydostania się z przystanku, komunikacji miejskiej nie zadziała, w związku z tym musiała jechać na następny przystanek, taki, gdzie takiego urządzenia nie ma albo gdzie ono będzie działać. I to jest chyba bardzo niepokojące, jeśli rozważamy temat pokonywania tych różnic w kontekście równych szans dla wszystkich obywateli w Polsce. Bo problem dotyczy zarówno obiektów kolejowych, jak i tej infrastruktury czysto miejskiej. Rzeczywiście windy potrafią się psuć i bardzo zmieniają doświadczenie codziennego korzystania z miasta przez użytkowników w takiej sytuacji.
Ja może bym jeszcze dopowiedział do tego, co pani Paulina mówiła. Jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem na różnicę wysokości, na przykład przy takich obiektach jak kładka dla pieszych, jest zestaw trzech elementów. Winda, pochylnia i schody. Ponieważ młodsze osoby spokojnie chcą nadrobić, że tak powiem, troszeczkę czasu, nie czekać na windę, nie iść 50 metrów dalej pochylnią, tylko sobie szybko po prostu tą różnicę wysokości w ramach swojego zdrowia pokonać. Tak jak mówiłem, w mieście mamy zaledwie kilka wind tych na styku, powiedzmy, z PKP. Natomiast planujemy rozbudowę trasy WZ. Ona z definicji ma być trasą bezkolizyjną. Przejścia w poziomie dopuszczamy jedynie w węzłach na skrzyżowaniach, tych, których są kolizyjne. No ale żeby nie ciąć miasta na pół, no to te kilka kładek to będzie zaprojektowanych i właśnie tam planujemy z definicji właśnie te wszystkie trzy elementy, żeby były. Winda i to o rozmiarach takich, żeby na przykład też rower można było wprowadzić, nie tylko tam parę osób. Pochylnia, jeżeli ktoś chce sobie spokojnie skorzystać, a nie chce czekać na windę. No i wiadomo, schody. Pan moderator pytał się tutaj, jak obserwujemy ruch pieszych. Powiem tak, w Bydgoszczy mamy takie aktywne środowisko pieszych. Nawet się ładnie nazwali Społeczny Rzecznik Pieszych. Starają się brać udział we wszelkich możliwych konsultacjach, które ogłaszamy, jeżeli chodzi o projekty drogowe. Zgłaszają swoje uwagi. Czasem są to uwagi jak najbardziej słuszne, czasem są to uwagi, że tak powiem, bardzo mocno ukierunkowane tylko i wyłącznie na pieszych, bo tak będzie dla nas jako pieszych, powiedzmy, lepiej. Nie mając na uwadze to, że pas drogowy musi pogodzić jednak zdecydowanie więcej użytkowników, tak? Pomysły, wiadomo, może tak, pieszy jest bestią najbardziej leniwą, chce pójść z punktu A do B najkrótszą możliwą drogą, po linii prostej. Nie interesuje go, że tam gdzieś po drodze mamy torowisko, czy ograniczoną widoczność, czy cokolwiek innego i przesunięcie przejścia czasami o 5 metrów jest dla niektórych właśnie społeczników straszną tragedią. No my jednak musimy brać pod uwagę wszystkich użytkowników. Musimy zmieścić nie tylko tych pieszych, rowerzystów, komunikację publiczną, samochody w indywidualne i wszystko to musimy zmieścić jeszcze na dodatek, zachowując po prostu standardy, zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Także no, staramy się, tak w cudzysłowie ujmując, nie rzucać kłód pod nogi pieszym. Staramy się ułatwiać tą komunikację, ale jednak mamy też na względzie inne aspekty. Tak bym to może w dużym skrócie ujął. Ten Społeczny Rzecznik Pieszych nawet wydał taki katalog, może mi się też uda podzielić ekranem. Przepraszam, bo tym razem to mój komputer oszalał. Nie wiem, czy będę w stanie, że tak powiem, to łatwo wykombinować. Moment. Zarządzenie prezydenta. Tak. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Nie, tak. Musi. Znaczy widać okienko tylko. Tak. A, to moment. Co trzeba, że tak powiem, włączyć, żeby to... Trzeba tak, jeszcze raz zatrzymać to szerowanie, nacisnąć z powrotem. Dobra. Przycisk Share Screen. Aha. Teraz już wybrać to otwarte zarządzenie. A, dobra. Czy teraz coś się pojawiło? O, teraz super. Dobrze. No to właśnie ten Społeczny Rzecznik Pieszych wykonali taki katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej. Tu akurat jest to też przyjęte zarządzeniem prezydenta. Może jeżeli chodzi o rozwiązania wysokościowe, różnice wysokości, to nie są tak opisane, ale właśnie są, jak to się nazywa, różne przykłady pokazane, jak kształtować tą przestrzeń publiczną, żeby była ona w miarę jak najbardziej przyjazna dla pieszych. Może przerzucimy tam kawałeczek dalej. Są przykłady na początku, powiedzmy, dobre, złe, gdzie tam można by coś wprowadzić. Katalog już jest przed 4 lat, więc nawet część rzeczy chcąc nie chcąc wprowadziliśmy, bo współpraca z tym rzecznikiem jest, powiedzmy, różna. Czasami lepsza, czasami gorsza, ale moment, niech przejdę do jakichś przykładów. O, są pokazane, że tak powiem, rozwiązania, które mają albo ułatwić życie pieszym, albo podnieść bezpieczeństwo, gdzie można je stosować. Jakieś nawet pokazywali Państwo w tym katalogu proponowane miejsca. Są też przykłady, tak jak tutaj Państwo widzicie, rozwiązania, które fajnie by było wprowadzić, nawet z punktu widzenia, powiedzmy, nas jako zarządcy drogi, ale na chwilę obecną jest niezgodne z rozporządzeniem, tak? Bo mamy minimalną odległość między przejściami i na chwilę obecną nie mogę zastosować dwóch przejść dla pieszych na początku i na końcu przystanku tramwajowego, tak jakby, powiedzmy, to ułatwiło życie pieszym. Mamy barierę w postaci rozporządzenia, które jednak nas wiąże.
Jeszcze może drugą rzecz spróbuję otworzyć. I to by były te, powiedzmy, oficjalne dokumenty, które mamy. Mamy jeszcze coś takiego jak standardy rowerowe. Teoretycznie troszeczkę obok, ale w związku z tym, że jest pokazana, jak to się nazywa, jak projektować infrastrukturę rowerową, a ona z definicji zwykle jest zaraz obok infrastruktury pieszej, to tam też pewne elementy są narzucone i to też jest przyjęte zarządzeniem prezydenta miasta. Natomiast sami z siebie też staramy się, że tak powiem, współpracować ze środowiskami chociażby osób niepełnosprawnych. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszym tutaj oddziałem Polskiego Związku Niewidomych. Dzięki temu udało się zarządzeniem z kolei dyrektora wprowadzić coś takiego jak wytyczne stosowania płytek kierunkowych i ostrzegawczych dla osób niewidomych. Udało się wprowadzić tą, powiedzmy, standard odnośnie wysokości krawężników na przejściach dla pieszych, żeby zawsze było tak samo, żeby te osoby właśnie bez problemu to rozpoznawały, a dzięki temu chociażby osoby na wózkach też zyskują, bo mamy ten standard 2 cm na przejściu dla pieszych jako rozwiązanie obligatoryjne już chociażby. Współpracujemy też, u pana prezydenta w ratuszu jest stanowisko pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i chociażby z takich ostatnich rzeczy to mamy nieuregulowane jeszcze żadnym zarządzeniem, ale wprowadzone, powiedzmy, jako standardowe rozwiązanie takie wyniesione przejścia, wyniesione miejsca parkingowe dla osób na wózkach, tak żeby one nie musiały pokonywać różnicy wysokości, tylko żeby wózek, że tak powiem, był ledwie 2 centymetry od poziomu chodnika. Ja może pokażę jeszcze zdjęcia z lokalizacji już wykonanych, to będzie chyba lepsze rozwiązanie. Momencik, niech poszukam. No dobra, i jak to było tutaj? Zdjęcie. Przejście dla pieszych jest w ten sposób wykonstruowane, żeby różnicę wysokości, że tak powiem, wynikającą z chodnika pokonać na początku pochyleniem takim dosyć sporym, powiedzmy około 10%, a osoba niepełnosprawna na chodniczek miała do pokonania już tylko i wyłącznie te 2 cm różnicy wysokości. Dzięki temu wózek nie musi być, że tak powiem, targany do jakiejś większej wysokości, a albo nie trzeba obniżać chodnika, tak? Z kolei osoba idąca wzdłuż chodnika ma tutaj zapewnioną stałą wysokość, też nie musi pokonywać jakichś dziwnych różnic wysokości. Wiadomo, to przejście, to miejsce dla niepełnosprawnych jest tylko dla jednej osoby, a wzdłuż chodnika jednak osób więcej się porusza. Chodzi więcej. Okej. Słuchajcie, to jeszcze tak, Paulina, teraz będzie znowu do ciebie pytanie i znowu o normy i o przepisy. Bo powiedziałaś, ja się z tym zgadzam, że pochylnie są fajnie opisane, jeśli tylko będziemy stosować rozwiązania obowiązujące, to tutaj już naprawdę dużo rzeczy jest zrobione, pod warunkiem, że to nie będzie 10 biegów tych pochylni, bo wtedy one oczywiście tracą jakikolwiek sens. Jak to jest z windami, jak to jest z dźwigami osobowymi w takim kontekście, zanim jeszcze będziemy rozważać oczywiście, co jest tańsze, co droższe, co bardziej, a mniej się psuje, to czy jest jakaś pułapka, czy ty potrafisz na przykład zdiagnozować jakąś pułapkę, która przy stosowaniu dźwigów osobowych czeka na potencjalnych architektów, znaczy na potencjalnych projektantów? Że coś można zrobić źle z punktu widzenia ruchu pieszych? Doświadczenie pokazuje, że absolutnie w każdym projekcie można zrobić coś źle. Powiem szczerze, że chyba nie wiem, czy jestem w stanie tak z pamięci wymyślić coś, co mogłoby być taką dramatyczną pułapką. Na pewno problemem jest to, tak mi się ja wydaje... Ja ci podpowiem drzwi pożarowe. Mogą być drzwi pożarowe, ale jeszcze zanim. Tak sobie pomyślałam, że często jest tak, że my się w ogóle skupiamy, my projektanci, architekci, skupiamy się na tym, dla kogo to robimy. To znaczy wiadomo, no winda to jest dla wózkowicza, więc robimy tą windę dla wózkowicza, stawiamy ją w jakimś tam miejscu i potem na przykład okazuje się, że ta winda stanowi, czy przez to, gdzie jest usytuowana, czy przez to, jak wygląda, na przykład przepiękna, przeszklona winda, przez którą widać wszystko na przestrzał, ona stanowi na przykład barierę dla innych użytkowników przestrzeni, na przykład dla osób z niepełnosprawnością wzroku, na przykład dla kogoś jeszcze,
I tutaj mamy chyba problem z tym, żeby jakoś tak sensownie pogodzić wszystkie oczekiwania, wszystkie potrzeby i jakieś takie szersze myślenie o tych użytkownikach, nie fokusując się na jedną grupę. To znaczy wiadomo, winda jest dla wózkowicza, czasem jest też dla rodzica opiekuna z dzieckiem, a jak jesteśmy super światłym projektantem, to jeszcze pomyślimy o tym, że winda będzie dla rowerzysty. Natomiast, że winda będzie też dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, to już nam trochę słabo wychodzi. Też, co jest ciekawe, wydaje mi się, że całkiem ciężko jest, chociaż nie mam aż takiego rozeznania być może, znaleźć taką windę, która od razu, jako produkt w sklepie powiedzmy, spełnia absolutnie wszystkie wymagania, to znaczy i w zakresie odpowiedniego umieszczenia lustra. No jeszcze chyba, nie wiem, spotkałam tylko kilka wind, które mają lustro pozwalające na bezpieczny wyjazd wózkiem tyłem. Czy na przykład oznaczenia brajlowskie, które są umieszczone obok przycisków, a nie na nich, czy też oznaczenia, w ogóle przyciski, które są w poziomym, a nie w pionowym układzie. Także generalnie no, winda jako przedmiot jest dla nas całkiem znana, natomiast żeby ona była idealna i żeby można było bez problemu znaleźć taki model, to jeszcze chyba nie. Ja może jeszcze coś dorzucę z takich problemów. No, dla mnie dosyć dużym problemem jest kwestia przepustowości tej windy, bo jeżeli stosujemy windy chociażby w rejonie przystanku w komunikacji publicznej, gdzie przyjeżdża tramwaj, metro, metra nie mamy, autobus na przystanek i naraz wysiada kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a z windy chce skorzystać nie tylko osoba niepełnosprawna, ale jakieś osoby starsze, czy tak jak tutaj pani powiedziała, rodzina z dzieckiem, to zaczyna już być kłopot przepustowości. Pytanie, jak dobrać tą windę, żeby z jednej strony nie przesadzić, a z drugiej strony jednak nie zniechęcać do korzystania, bo jak będą trzy osoby niepełnosprawne akurat i każda ma czekać na swoją kolej po parę minut, żeby ta winda odjechała, no to też przestaje być funkcjonalne. Tak, znaczy to jest też aspekt, na który na pewno trzeba zwracać uwagę i pewnie jak w innych kwestiach dostępnościowych okaże się, że najlepiej poradziły sobie z tym galerie handlowe, które po prostu robią wielkie windy i już, tak? I nawet jeśli jeździ nim mniejsza liczba osób, to jakoś działa. Powiedzcie mi jeszcze teraz tak, nawet bez wskazywania trochę jeszcze tego, który z was będzie chciał pierwszy zabrać głos. Mówimy o windach, mówimy o pochylniach i to nam dosyć łatwo poszło. Znaczy jesteśmy w stanie dosyć dobrze wymienić plusy i minusy obu rozwiązań. No mamy jeszcze rozwiązanie pośrednie, czyli mamy jeszcze różnego rodzaju właśnie te platformy przyschodowe jadące albo po ścianie, albo gdzieś tam w ogóle jako samodzielne rozwiązanie. Co o nich myślicie? Znaczy jak w ogóle czujecie się z takimi rozwiązaniami, jak je oceniacie? Co mówią wam ewentualnie wasi użytkownicy, mieszkańcy? Jak to wygląda? Jeśli macie takie doświadczenie własne, w sensie z eksploatacji, z rzeczy, z którymi macie do czynienia. Ja mogę, a propos głosu mieszkańców, jakiś czas temu w Warszawie był mocno aktywny, jeśli chodzi o pokazywanie barier i absurdów różnych w mieście, Marek Sołtys, zwany Szalonym Wózkowiczem. Marek porusza się na wózku elektrycznym, w tej chwili chyba prowadzi głównie zajęcia różne warsztatowe w szkołach, natomiast w momencie, kiedy był bardziej zaangażowany w tematy warszawskie, Marek pokazywał różne absurdy, także dotyczące tych właśnie platform przyschodowych. Z perspektywy osoby dosyć postawnej, poruszającej się na bardzo ciężkim wózku elektrycznym. Wydaje mi się, że te filmy są dalej do znalezienia w internecie w ramach Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. I tak naprawdę one chyba bardzo mocno zmieniły w Warszawie optykę. Zmieniły na tyle, że w tych standardach dostępności, o których wspominałem, jest wpisany zakaz stosowania tych rozwiązań bez uzyskania odstępstwa od standardów. Niestety oczywiście takie rozwiązania jeszcze istnieją. Mamy także stacje kolejowe, o których chyba Piotrze będziesz mówił w Warszawie, które są dostępne tylko w ten sposób.
Wydaje się, że jest to rozwiązanie nie tylko awaryjne, ale przede wszystkim bardzo trudne dla użytkowników do zrozumienia ich zasad funkcjonowania, gdyż z reguły wymaga przywołania obsługi. Nie jest tak łatwe w użytkowaniu jak te rozwiązania, chyba konstrukcyjnie stosunkowo podobne, które pokazywał nam Pan w prezentacji brytyjskie, gdzie mamy jakiś guzik, który pozwala nam na poruszanie się i samodzielną obsługę. Jakby doświadczenie użytkownika podobne jest do obsługi zwykłego dźwigu osobowego. Pamiętam, że Marek w swoich filmach bardzo mocno też krytykował konieczność ciągłego przyciskania przycisku właśnie, czy to w podnośnikach, czyli tych tańszych windach stosowanych w Warszawie w tamtym okresie, czy to w przypadku tych platform przyschodowych. Natomiast to, co było chyba najbardziej dla nas wszystkich osób zajmujących się tym tematem takim dobitnym powodem na to, że te rozwiązania powinny być stosowane tylko naprawdę w bardzo określonych przypadkach, gdzie na przykład mówimy o udostępnieniu komuś drogi do jego domu, która prowadzi po trzech schodach, a nie mówimy o urządzeniu w przestrzeni publicznej, to jest fakt, że może z tego korzystać, tak mi się przynajmniej wydaje, proszę mi poprawić w razie czego, przede wszystkim jedna osoba poruszająca się na wózku ręcznym. Ze względu na ograniczoną nośność tych rozwiązań nie rozwiązujemy problemu innych osób, które mają problemy z poruszaniem się po schodach, jak na przykład osób starszych, dla których problemem będzie utrzymanie równowagi na takim poruszającym się podejście, czy też rodziców z dziećmi, albo opiekunów, kiedy te dzieci znajdują się w wózkach. W związku z tym tworzymy jakieś rozwiązanie, które co do zasady rozwiązuje problem przepisowy, natomiast kompletnie nie sprawdza się od strony użyteczności dla użytkowników. Dlaczego te rozwiązania są dalej montowane? W ostatnim okresie Warszawa Wschodnia została doposażona, co już chyba mamy 15 lat od pierwszych deklaracji. 15 może nie, no, ale te deklaracje były mocno przed euro, że powstaną windy. W tej chwili mówimy o całkowitym remoncie Warszawy Wschodniej. Kilka lat temu powstały na Warszawie Zachodniej. Jako codzienny użytkownik Warszawy Wschodniej na ten moment nie zauważyłem, aby były chociaż raz użyte. I to jest chyba najlepszy dowód na dyskusyjną użyteczność tych rozwiązań. Na Warszawie Wschodniej te urządzenia, czyli platformy przyschodowej, zostały zamontowane w tej chwili w środkowej stacji, w środkowym tunelu pieszym. Prowadzą na każdy peron. Nie widziałem, aby komuś specjalnie pomagały. Wydaje mi się, że nawet trochę przeszkadzają, ponieważ została zdemontowana poręcz przy schodach. I nie jestem pewien, czy trzyma to w tej chwili standardy kolejowe dotyczące wysokości poręczy. W związku z tym można uznać, że wręcz utrudniło to poruszanie się dla części użytkowników. No, takie moje krytyczne zdanie na temat tych rozwiązań. Apeluję o ich niestosowanie. Jeżeli mogę się wtrącić. To znaczy, generalnie bardzo zgadzam się z Adamem, przy czym bardzo ważne jest, żebyśmy rozróżnili sobie podnośniki pionowe i podnośniki ukośne. Podnośnik pionowy, czyli taka powiedzmy winda pneumatyczna, faktycznie tutaj dużym problemem jest konieczność ciągłego trzymania przycisku, żeby podnośnik jechał. Nie działa to jak winda, to znaczy wciskam i jadę, tylko muszę trzymać przycisk piętra. A czym innym są podnośniki ukośne, czyli właśnie te platformy przyschodowe. One faktycznie wydają się być raz, że bardzo trudne w użyciu, bardzo często w ogóle nieużywane, bo tu pojawia się właśnie problem obsługi, problem tego, że gdzieś jest jakiś kluczyk, tu jest jakiś pokrowiec, ktoś musi to zdjąć. Ktoś musi wezwać jakiegoś pracownika budynku, bardzo często nie ma możliwości wezwania tego pracownika albo nie wiadomo, gdzie jest ten pracownik. Więc skorzystanie z takiej platformy przyschodowej jest faktycznie problematyczne. Absolutnie nie jest komfortowe, bo sama podróż taką platformą nie jest rzeczą komfortową. Najczęściej, a właściwie w większości przypadków taka platforma przyschodowa w ogóle nie ma szansy obsłużyć wózka elektrycznego, no bo to już jest zbyt duży ciężar dla takiej platformy. Czasem podnośniki pionowe, czyli te windy pneumatyczne, one mają możliwość obsłużenia wózka elektrycznego, natomiast to też bardzo mocno zależy od udźwigu i tutaj z kolei
problem, który się pojawia często, to znaczy ta informacja o udźwigu nie jest nigdzie podana. Albo jest tam jakąś plakietką producenta, która pojawia się gdzieś pod podnośnikiem, za podnośnikiem, pod pokrowcem. Także osoba z niepełnosprawnością właściwie nigdy nie ma, szczególnie poruszająca się na wózku elektrycznym, nigdy nie ma pewności, że da radę skorzystać z tego rozwiązania. Więc wydaje mi się, że jeżeli traktujemy dostępność jako proces i jakąś taką drogę, którą sobie przebywamy, to mam nadzieję, że właśnie w tym procesie, powiedzmy w przeciągu najbliższych, nie wiem, 5, może 10 lat, dojdziemy do tego punktu, w którym będziemy traktować podnośniki, a przede wszystkim takie platformy przyschodowe, tak samo jak schodołazy. Czyli rozwiązanie absolutnie nieakceptowalne w użyteczności publicznej. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę mieć coś takiego u siebie w domu, proszę uprzejmie. Tych rozwiązań indywidualnych jest ogromna ilość i jeżeli komuś one odpowiadają i one są dobrane na wymiar, pod konkretną osobę, pod konkretny wózek, pod jej potrzeby, proszę bardzo. Natomiast nie w użyteczności publicznej, nie tam, gdzie musimy myśleć o bardzo szerokiej grupie użytkowników i użytkowniczek. Dzięki. Panie Marku, jakiś komentarz do tego jeszcze? Do tego nie. Do tego nie. Okej. To jest tak. Na czacie mamy w tej chwili jeszcze jedną rzecz o pochylniach. Pochylnia z nadjeziora w ośrodku rehabilitacyjnym, prawidłowe nachylenie i przez to 300 metrów długości. Teraz sobie przypomniałem, że ja też widziałem taką i ona wychodzi wręcz tam aż za teren tego ośrodka. Wiecie, dwa razy są takie furtki jakby, że się trzeba wrócić. Dobra, mamy trzy rodzaje tych rozwiązań. Wiemy już, które są lepsze, znaczy inaczej, no, które mają jakie zalety, jakie wady. Gdybyście mogli jeszcze coś powiedzieć, jak wy patrzycie na, no, na kwestie finansowania, na kwestie budżetowe. Może tutaj zaczniemy może od doświadczeń bydgoskich. W takim sensie, czy zamawiając usługi, czy projektując jakieś rzeczy, czy wyłaniając projektantów, tworząc programy funkcjonalno-użytkowe jakichś budynków, rozwiązań też w przestrzeni, może nie tylko budynków. Jak ten aspekt jest traktowany? Czy da się zrównoważyć też kwestie kosztów użytkowania z kosztem społecznym, tak bym to nazwał, tak, z komfortem użytkowania. Co robić, żeby to jakoś bardziej uwzględniać? To takie pytanie z mojej strony. No i zachęta do tego, do was wszystkich, drogie uczestniczki, uczestnicy, do tego, żeby zadawać pytania naszym ekspertom. Za moment chętnie będę jeszcze jakieś rzeczy z czatu czytał. To znaczy powiem tak, trudno mi się, że tak powiem, odnieść do takiego pytania, bo te windy, które mamy, te miejsca, w których musieliśmy zniwelować duże różnice wysokości, na chwilę obecną to są, tak jak mówiłem, rejony dworców PKP, inwestycja realizowana wspólnie z nimi i to w zasadzie były, można powiedzieć, ich warunki, ich decyzje. Byliśmy, że tak powiem, tylko i wyłącznie liderem samego projektowania, a potem jeszcze mieliśmy z nimi kłopoty, jeżeli chodzi o odbiory, certyfikacje, jakieś tam papierologie i tak dalej, i tak dalej. Robota dawno skończona, nierozliczona jeszcze do dnia dzisiejszego. Natomiast w naszych inwestycjach, to powiem tak, jedynie w tej projektowanej w zasadzie na chwilę obecną, na razie na etapie koncepcji, rozbudowie trasy WZ, gdzie musimy wprowadzić po prostu te kładki ze względu na bezpieczeństwo i mamy tą niwelację różnic wysokości, nie zakładamy w ogóle innego rozwiązania jak wszystkie trzy elementy: winda, schody i pochylnia. Pochylnia głównie dla, powiedzmy, ruchu rowerowego, bo też chcą szybko w miarę przekroczyć tą jezdnię. Winda dla osób starszych, osób na wózkach niepełnosprawnych, a do tego do kompletu schody, bo tak jak już wspominałem wcześniej, młodszy użytkownik nie jest zainteresowany nawet stratą kilku sekund, żeby tam czekać na windę czy iść dłużej, tak? On chce szybko się przedostać na drugą stronę i dlatego nawet się nie zastanawiamy, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji czy coś takiego, czy nie rozważamy. Wszystkie trzy elementy muszą być. Okej, dzięki. Adam?
Powiem tak, przepraszam, bo miałem tutaj chwilę, musiałem na chwilę się wyłączyć, więc nie słyszałem pytania. Rozumiem, że chodzi teraz o jakieś komentarze, tak, do tego jeszcze? Tak, znaczy wiesz co, o taką kwestię związaną z planowaniem i z aspektem ekonomicznym i z jakimś wyważaniem tej perspektywy finansowej z perspektywą, nie wiem, jakości życia na przykład, czy jakie tutaj aspekty brać pod uwagę, jak też je sobie wprowadzać, bo o ile też ja sobie tak myślę, koszty rysowania jako element architektury jest dosyć proste, jest bardzo dobrze opisane. Natomiast ta druga część tej równoważni wydaje mi się jednak mimo wszystko mniej i jak na to zwracać uwagę? Mam wrażenie, że jeśli rozmawiamy właśnie o tych barierach związanych z różnicą wysokości przestrzeni, to głównym moim zarzutem takim dlaczego to wszystko wygląda tak, jak wygląda, jest brak dobrego rozpoznania tematu od strony strategicznej. Mówię to powiedzmy jako urzędnik warszawski i obserwator wielu innych miast. Otóż mamy wiele miejsc, gdzie należy te urządzenia dźwigowe stosować. Przez wiele lat pokutowało być może takie myślenie, że lepiej stosować urządzenia dźwigowe i dostosowywać na przykład te stare kładki albo stare obiekty, zamiast wyznaczać przejścia w poziomie jezdni. I naprawdę duże pieniądze zostały na ten cel wydatkowane. Mamy takie ciągi jak ulica Sobieskiego w Warszawie, gdzie rzeczywiście coś ala podnośnik, czyli windy, gdzie trzeba cały czas trzymać przycisk, tutaj zostało to tak powiedzmy zdefiniowane i tego się trzymajmy na naszym czasie, są właściwie przy każdej kładce. Zdarzają się nawet gdzieniegdzie przejścia w poziomie jezdni do tego, natomiast jeśli ktoś mieszka w otoczeniu przystanku, do którego jest dojście po kładce, to będzie się codziennie zastanawiał, czy ta winda działa, być może dzwonił do konserwatora i go o to pytał. Problem główny polega chyba na tym, że przy projektowaniu, znaczy przy udostępnianiu tej istniejącej przestrzeni bardzo często idziemy na łatwiznę i nie myślimy o tych inwestycjach w perspektywie 20-30 lat. Coś, co Donata Kończyk, pełnomocnik dostępności warszawski, bardzo często zwraca uwagę. My nie rozmawiamy tylko o osobach poruszających się na wózkach, tylko rozmawiamy w tej chwili jako osoby odpowiedzialne za te rozwiązania projektowe, o tym, jak my za 20-30 lat będziemy się po tych miastach poruszać. Czy w perspektywie starzejącego się społeczeństwa, w perspektywie braków demograficznych i tego, że stawiamy różnego rodzaju bariery dla osób mniej sprawnych, aby się poruszały, możemy sobie pozwolić na to, aby takie rozwiązania jak na przykład kładki, gdzie musimy się wspiąć na wysokość 6-7 metrów, próbujemy przepuścić rowerzystów jeszcze przez takie rozwiązania, czy to w ogóle jest akceptowalne dla nas w takiej perspektywie? Ja jestem fanem takiego podejścia, byśmy jednak starali się myśleć o tym, że kiedyś te samochody w miastach będzie należało ograniczyć. Budując różnego rodzaju infrastrukturę w tej chwili, powinniśmy być jednak mądrzejsi niż byliśmy 20-30 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o wymagania techniczne dla kładek, to właściwie się niewiele zmieniło. No, od 1994 roku musimy stosować urządzenia, które stosować obiekty w obiektach budowlanych, urządzenia, które powodują, że są dostępne dla osób niepełnosprawnych, ale my dalej te kładki budujemy. Dalej każemy się ludziom wspinać na 6-7 metrów. Dalej powstają nad obiektami kolejowymi również takie urządzenia, gdzie dochodzimy do takiego absurdu, że najgorzej na dużym dworcu kolejowym to jest pasażerowi z walizką. Nie, gorzej to jest jeszcze rowerzyście, ponieważ nie zmieści się na większości dworców w Polsce nie zmieści się do windy. Oczywiście to już się w tej chwili zmienia, ale właśnie przez to, że kilka lat temu były podejmowane takie decyzje, że ta winda to będzie dla tej mitycznej osoby na wózku ze sporządzenia, a nie dla zwykłego pasażera, to na głównych dworcach kolejowych w tym kraju mamy taką sytuację, że każdy z nas z tą walizką wybiera schody, a nie windę. Dlatego wydaje mi się, że głównym problemem jest brak zdiagnozowania, po co te rozwiązania są. My nie mówimy o osobach z niepełnosprawnością, o tym, aby osoba na wózku mogła dostać się do pociągu, jeśli taki przyjedzie. My mówimy o
większości społeczeństwa, które nie lubi korzystać z tych schodów i pokonywać różnicy wysokości, bo jest to większy wydatek energetyczny, bo mają problemy z, nie wiem, powiedzmy z kondycją, aby korzystać ze schodów, natomiast cały czas projektujemy w ten sposób miasta, że zwiększamy ten wysiłek fizyczny związany z codziennym chodzeniem, poruszaniem się po tych miastach, tak? Z jednej strony wydajemy miliony złotych na autobusy niskopodłogowe, tramwaje niskopodłogowe w naszych miastach. Z drugiej strony mamy cały czas problem z dostrzeżeniem zasadności rozwiązywania właśnie tych miejsc, gdzie te różnice poziomów wymagają stosowania takich rozwiązań. Także moim zdaniem, jeśli mielibyśmy dobrze ten problem rozwiązany na etapie strategicznym, ile takich obiektów w mieście X w Warszawie mamy, gdzie będziemy musieli kiedyś podjąć decyzję, żeby zastosować pochylnię albo windę, że będzie nas to kosztowało na przykład łącznie, my w tej chwili w Warszawie szacujemy koszt budowy jednej windy na około 1 000 000 zł, więc jeśli mówimy, że musimy w Warszawie zrobić 200-300 pewnie wind w tej chwili, to jeśli mamy do wydatkowania takie pieniądze, to należy się zastanowić, czy jest to optymalne z punktu widzenia finansów publicznych. Zarządzania budżetem po prostu też, tak? Tak, tak. I wtedy możemy dojść do jakichś wniosków. Czy jesteśmy gotowi przeznaczyć takie pieniądze na montaż urządzeń, które dalej spowodują, że nawet osoby pełnosprawne będą przeklinać, że muszą się po tej kładce wspinać, tak? Albo będą tracić 3-4 minuty na przedostanie się na drugą stronę ulicy. I w ten sposób postawiony problem, wydaje mi się, też pozwala na troszeczkę inne spojrzenie na zasadność takich rozwiązań, bo oczywiście gdzieniegdzie te windy muszą powstać, czy to ze względów bezpieczeństwa, trudno wyobrazić sobie przechodzenie, nie wiem, przez tory kolejowe, ale samo kształtowanie przestrzeni, jesteśmy w stanie bardzo często te różnice przestrzeni w taki sposób pokonać, czy to zapewniając odpowiednią niweletę jezdni, czy to podnosząc ją trochę do góry, aby te przejścia były dużo mniej widoczne. Myślę, że każdy z Państwa korzystał z różnych, powiedzmy, przejść podziemnych i różnych kładek i nie zawsze przeklinał te 7 metrów. No ja akurat jako dziecko chodziłem codziennie na bazar z moją rodzicielką. Przedostając się taką kładką z wózkiem dziecięcym, pamiętam to, że musiałem wysiąść i zawsze przedostać się na drugą stronę jezdni ulicy Grochowskiej, 7 metrów wysokości ta kładka mniej więcej ma. I od tamtego momentu nie znoszę kładek w przestrzeni publicznej, bo był to problem nie tylko dla mnie, ale i dla mojej matki. Ale ta kładka dalej istnieje. No, ma w tej chwili windy, te windy bardzo często nie działają, więc dostępność to proces. Mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy czasu, że ta winda, powstanie tam po prostu przejście poziomu jezdni, które byłoby tańsze niż montaż tych wind przy tej kładce. Tak. Okay. Takie jest moje podejście, może trochę kontrowersyjne. Dobra, dzięki. Paulina, ostatni głos dla Ciebie i podsumowujemy. Dobrze. I wysyłamy te drony z kawą. Dobrze, to w oczekiwaniu na drony z kawą chciałabym tylko, bo właściwie sam zacząłeś trochę ten temat, chciałabym, żebyśmy też wszyscy pamiętali, że jak już zamontujemy te, głównie te windy i te podnośniki i wszystkie osoby, które z nich korzystają, już się dostaną na przykład do naszych budynków na każde piętro, to że czasem następuje jakaś sytuacja, która sprawia, że ta winda przestaje działać. I to niekoniecznie musi być awaria, wystarczy. To jest na przykład, nie wiem, pożar, jakiekolwiek zagrożenie i nagle te windy przestają działać, a my mamy problem, bo mamy na przykład 7 wózkowiczy na 5 piętrze. Więc strasznie bym chciała, żebyśmy też pamiętali, że dobrze jest pomyśleć o tym, że każdy użytkownik nie tylko musi się dostać, ale musi się też zawsze wydostać z naszej przestrzeni, z naszego budynku i nie zawsze to będzie taka sama droga. My akurat w fundacji jesteśmy absolutnymi fanami ewakuacji i tych wszystkich sprzętów, które pozwalają na ewakuację z budynku właśnie w takich momentach, kiedy też winda przestaje działać, a pochylni obok niej nie ma i mamy do wyboru tylko schody, pierwsze, drugie, czwarte, piąte piętro, to trochę nie ma znaczenia i w jakiś sposób musimy się z tego budynku wydostać. Więc tak na koniec chciałabym, żebyśmy też pamiętali o tym, że to zawsze działa w dwie strony, to się też zawsze może zepsuć. I żeby też myśleć o tym, o jakichś takich super awaryjnych rozwiązaniach właśnie na takie sytuacje.
Okej, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wam wszystkim, drogie rozmówczynio i rozmówcy. Mamy, tak, jeszcze głos z czatu. Kluczowe jest zapewnienie jednego, lecz co najmniej dwóch sposobów przedostania się z punktu A do punktu B, które będą dostępne dla wszystkich. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z urządzeniami, które mogą się zepsuć, nabiera to szczególnego znaczenia. Tak, to jest, myślę, że taka bardzo, bardzo dobre podsumowanie też tego myślenia o ruchu pieszych i projektowania tego ruchu w kontekście budynków, budowli i przestrzeni, która powstaje w wyniku realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, dla których CUBT jest instytucją pośredniczącą. Słuchajcie, idziemy na przerwę. 20 minut przerwy w tej chwili, godzina 12:20. Spotykamy się tutaj ponownie. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. No dobrze, słuchajcie, to niech przejdzie jeszcze ta karetka i będziemy zaczynać. O. Drugą część naszego spotkania, a właściwie te spotkania mają tercję bardziej niż tylko połowy. Więc teraz zapraszam Adam Mikołajczyk, ekspert spółdzielni socjalnej FADO. Będziemy rozmawiać o tym, jak w praktyce wygląda podróżowanie i jakie zalety i wady mają różne rozwiązania, też te, które sobie w pierwszej części, w pierwszym panelu omówiliśmy. Adam, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Część z Państwa mnie już zna, część widziała mnie na żywo. Na obrazku, który widzicie, nie widać, że jeżdżę na wózku, ale niestety lub stety jeżdżę. Jestem w tej dobrej sytuacji, że nie zawsze jeździłem na wózku. Jeżdżę 11 lat, więc trochę jest tak, że znam jak życie, jak to było przed, jak to jest po. Ponieważ miałem też przyjemność brania udziału w różnego rodzaju inwestycjach, więc też wiem, jak podchodziło się do rozwiązań dostępnościowych. Wtedy to się jeszcze nawet tak nie nazywało. Ale jak się podchodziło do rozwiązań dostępnościowych kiedyś, jak ja podchodziłem do tych rozwiązań, a jak podchodzi się z punktu widzenia już użytkownika tych rozwiązań. Oczywiście przez ostatnie 11 lat zmieniło się wiele, co nie zmienia faktu, że nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, ale ja nadal nie jeżdżę ani komunikacją miejską, ani pociągami, ponieważ uważam, że będę tu stał w opozycji do wielu, którzy już tutaj wypowiadali się na tych spotkaniach. Ja nadal uważam, że nie da się podróżować samemu komunikacją publiczną, będąc na wózku. Ja jestem stosunkowo sprawną osobą niepełnosprawną, jakkolwiek zabawnie to brzmi. I ja uważam, że się nie da podróżować samemu godnie komunikacją publiczną. Ale to jest oczywiście moje, jak to mój kolega mówi, nie może być subiektywne, bo moje zdanie zawsze jest subiektywne, czyli jest moje osobiste. To tak tytułem wstępu. Pokażę Wam, no bo tutaj były mowy o różnych rozwiązaniach, o tych, czy one są dobre, czy one są złe. Ja sobie pozwoliłem słuchać tego. I może zacznijmy od tego, że ja pokażę film z podróży pociągiem, pierwszej mojej podróży pociągiem, odkąd jeżdżę na wózkach, żeby była jasność. Więc wrażenia są jak najbardziej naturalne i wzięte z życia. Aczkolwiek, tak jak Piotrek powiedział na samym początku, ja jestem głównie aktorem tych wszystkich filmów o rozwiązaniach dostępnościowych. Więc pozwolę sobie zaszerować, jak to się ładnie mówi, znaczy nie ładnie, ale modnie teraz. Takie coś. Filmik z moim udziałem. W podróży pociągiem. Piotrek potwierdzi, że widzimy. Widzimy, tak jest. Mamy stację Urmi Cierniana. Mamy obraz. Więc zaczynamy, proszę bardzo. Ja będę pozwolił sobie na bieżąco trochę komentować, bo mnie teraz nie widać, prawda? Jak to jest? Teraz cię widać w takim małym kawałeczku po prawej stronie. Muszę uważać na odruchy bezwarunkowe, dobrze.
Zaczynamy. Transportowych. Na środku żółty napis transport dla wszystkich. Poniżej napisu czarny pasek, na nim ciąg żółtych symboli dostępności. O, tu widać, że naprawdę jeżdżę na wózku. Nie ściemniam. Na głowie mam kamerę, z której będzie część ujęć. Muszę, że ta nie działa. Zwróćcie uwagę, zobaczcie. To jest w ogóle fenomen. Stacja Łódź-Niczerniana. W Łodzi to jest stacja, na której nie ma obsługi fizycznej PKP lub kogokolwiek innego. Jak widzicie, jest winda. Podpowiem wam, na stacji są 4 windy, natomiast żadna z nich nie prowadzi na peron. To jest początek, ale tu zrobię od razu przerwę. Pokażę wam, jak ta stacja wygląda z lotu ptaka, żebyście wiedzieli, o czym mówię, że są windy, a nie prowadzą wcale na peron. Proszę chwilę zaczekać. Teraz będzie trochę technikaliów z mojej strony, czyli muszę sobie przełączyć obrazek i go znowu zaszerować. Czy widzimy rzut z góry? Widać. Dobrze. Tu widzicie też pewnie wskaźnik mojej myszki, prawda? Piotrek, tak. ja pytam ciebie, no bo nie liczę, tak, że ktoś tak, inny tak. mi odpowie. Tak. Ty bądź moim feedbackiem, że wszystko działa. My podjechaliśmy tutaj, w tym miejscu. To jest jedna z wind. Tu w tym miejscu jesteśmy. Druga winda jest tutaj. Trzecia winda jest tutaj. Czwarta winda jest tutaj. Natomiast peron jest tutaj. I tu są schody na peron. I co ciekawe, w tych schodach nie ma wind. Są platformy, które pojawiły się już dzisiaj w naszej rozmowie jako rozwiązanie dostępnościowe. To, czy ono jest dobre, czy złe, to ja bym chciał, żebyście wyrobili sobie tą opinię na podstawie tego filmu. To był tytułem wstępu. Znowu zmienię obraz, ekran w sensie. I zaczynamy. Zaczynamy dalej. Jeszcze nie mamy filmu. Tak, wiem, bo jeszcze jestem w trakcie rozwiązań technicznych. Jeszcze ciągle nie macie filmu. Ale mam nadzieję, że teraz już macie. Mamy. Możemy jechać. Zwróćcie uwagę, podjechaliśmy do windy, na której nie ma żadnej informacji i ona nie działa. Cisnąłem. Okej. Okay. Rozumiem, że informowanie o tym, że nie działa, nie jest zupełnie. To jest kamerzysta, Bartek Stępień, prezes FADO. Tak woli wyjaśnienia. Jedziemy do windy numer 2. Być może działa. No dobrze, masz ten numer? Tu wyjaśnię. Na dole, ponieważ na stacji nie ma żadnej obsługi, to na dole przy platformie znajduje się numer telefonu z informacją, że jeśli chcesz skorzystać, proszę zadzwoń. Natomiast ponieważ na dole jest ruch samochodowy dosyć duży, więc dzwonienie z tunelu wiązałoby się po pierwsze z jakością połączenia dyskusyjną, po drugie, ponieważ chcieliśmy nagrać też tą rozmowę, to ona tam na tym dole byłaby ta jakość nagrania dyskusyjna, w związku z tym rozmowa jest prowadzona z góry, ale oczywiście można spróbować zrobić to spod samej platformy. Na głośniku. Nie, a tak? Dobrze, to... Dzień dobry, Mikołajczyk moje nazwisko. Wie pan co? Dzień dobry. Ja jestem na stacji Łódź-Niczerniana, jeżdżę na wózku inwalidzkim, jestem osobą z niepełnosprawnością. Chciałbym skorzystać z platformy i wjechać na peron. Tak. No. W tej chwili pan jest na Niciarce, tak? W tej chwili jestem na Niciarce, przewidziałem czas reakcji, w związku z tym mam do wyboru ze 2 pociągi, na które chciałbym zdążyć. Rozumiem, że ktoś może tu przyjechać i mnie... Tak, ja już dzwonię do odpowiednich ludzi, którzy mają klucze od tego urządzenia i otworzą to. Dobra. Pan chce wjechać w kierunku? Ja chcę wjechać w kierunku Warszawy. Na Warszawę, tak? Tak. Dobrze, dzwonię na pociąg ratunkowy, bo oni mają tam klucze i powiadą. Dobrze, ten numer, który się panu wyświetlił, to gdyby coś było nie tak, to proszę oddzwonić. Dobrze. Dobra, czekam. Dobrze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobrze, tu pierwsza, myślę, że
Czy chcielibyście tak dostawać się na peron, w ten sposób, tak? Tak, to jest takie pytanie oczywiście retoryczne do wszystkich, ale też absolutnie nie oczekuję odpowiedzi na nie. Kiedyś, jak spróbowaliśmy to wykonać tutaj, i tak pan wiedział, o co chodzi. Natomiast mieliśmy taką sytuację, na potrzeby innego filmu próbowaliśmy również tego rozwiązania. Skończyło się na tym, że pani powiedziała, że ona musi się skontaktować i do nas dzwoni, bo ona nie wie, jaka jest procedura. Więc to było tam z 2 lata temu. Widać, że jest nieco lepiej, bo pan wszystko wiedział, jaki jest plan. Co pokazujesz? Włączyliśmy stoper, żebyście też mieli obraz, jak to jest zorganizowane, nie? Na zdjęciu. Dlaczego tak? Mówisz, że stąd się nie da zadzwonić? A, no bo... Ja mam wrażenie tutaj ciągle, że projektant, który projektował... Ale tu jest jeden peron, to nie ma znaczenia, który. To stację w całości, nie? No absolutnie nie pomyślał o dostępności. Tak? Ja uważam osobiście, że to nie jest dostępne, ale obserwujcie, co będzie dalej, tak? Bo to też jakby cały ten kontekst tego transportu na ten peron jest istotny, tak? Czas jest przyspieszony, bo mamy go ograniczonego, więc no, żeby was nie zanudzać. Teraz zwróćcie uwagę, ja trochę zrobię głośniej. Zwróćcie uwagę, to jest obsługa bardzo miła, jak widać już tak naprawdę po 16 minutach, więc no, ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma tragedii. Ale posłuchajcie, co mówi pan. Wiesz, chcecie jechać tym? Tak. Inaczej się nie da. Proszę zgodzić. Naprawdę? Informacja pierwsza, że to zajmie godzinę. Co może zniechęcić, prawda? Dobrze, no. Wzięliśmy sobie zapas czasowy. Jak do nas to 18, to 18.30, mamy 2 godziny. Możemy po prostu się dostać. Zobaczcie, druga propozycja. Będą mnie wnosić. Bardzo częsta próba rozwiązania problemu dostępności. Czas dalej biegnie. Rozumiem, że jak patrzę, to widać, nie? Tak. Już mi się podoba. Ale wiesz co, to przyjechali pociągiem. Nie przyjechali pociągiem, bo ja się... Jak to z godziną? Adam, ścisz teraz trochę. Czy ty mówiłeś coś do mnie? Żebyś ściszył. Dobrze, proszę, teraz lepiej? Teraz super. Dobra. Tak, no, namawiam, żeby tutaj obserwować cały kontekst użycia tej platformy, tak? To moim zdaniem jest to absolutnie miejsce nie nadające się do użycia tego typu rozwiązania. Tutaj padły takie różne dyskusje na ten temat. Platforma jest z mojego punktu widzenia rozwiązaniem dobrym na kilku schodach i w momencie, kiedy obsługa jest dostępna na miejscu, kiedy platforma jest sprawna. Bo to też nie jest oczywiste. Tutaj pan twierdzi w dalszej części tego filmu, jakby przede trochę, że oni to raz w tygodniu używają. Czy używają, czy nie, no trudno jest nam to zweryfikować. Stacja ma, wydaje mi się, 2 lata, Piotrek, 3? No teraz już 3 przynajmniej. No nie można powiedzieć, że nie używają. No też pamiętam rozmowę naszą z... To znaczy nie, do czego zmierzam? W tym filmie będzie zegarek, który pokazuje, że ona jest użyta od nowości 3,5 godziny. Gdyby podzielić to przez 1000, bo tyle minęło dni, powiedzmy, tak? No to szybka matematyka. 3,5 godziny to jest... już liczę. Sekundę. 180, 200 minut powiedzmy, 210 to pan minut. Przysadził, ale pół czyli, to tak, nie? Czyli jak podzielimy to przez
masz 1000 dni, to wychodzi 0,18 minuty dziennie, tak? Podzielmy to przez tygodnie, bo twierdzili, że używają tego raz w tygodniu. Tygodni będzie 150, to wychodzi minuta. No więc to jest nieprawda. Z prostej matematyki, tak? Bo sama platforma, zwróćcie uwagę, w jedną stronę jedzie 3 minuty. Więc raczej nie testują, przynajmniej nie raz w tygodniu. Czas biegnie, zwróćcie uwagę, cały czas. Ja wiem, że ten film jest nudny, natomiast no jest to trochę celowo pokazane. To też, żebyście siedząc przed komputerem w wygodnych fotelach zobaczyli, jak to może być jednak wrażenie marnotrawienia czyjegoś czasu. Tak, może się troszkę wtrącę, bo jest pojemne, że... Nie słychać mnie? Słychać pana, tak. Karol Kowalski, z tym ciszysz jeszcze trochę, Adam? Tak, już moment. Proszę mi dać. Nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak sprawa wygląda w Polsce. Mówiąc o tym, że mamy niezależny dostęp, albo zależny dostęp windy do osoby niepełnosprawnej do windy, w zależnym dostępie nigdy nie myślałem, że osoba będzie zjeżdżać tą windą specjalnie, to będzie tak długo trwało. W naszym przypadku, przykładowo myśląc o windzie tutaj z SMI, to mamy trzy jakby podestek, jakieś takie trzy warianty schodów jakby. I to możemy zrobić na zasadzie cofających się schodów zdalnie. To może być na przykład na dole w tej opcji byłoby na przykład dzwonek przyciskiem z interkomem, albo w sensie, że osoba na wózku chce wjechać na górny poziom, wtedy osoba z biura, ona nie musi fizycznie przychodzić, może używając kamerek obsługi technicznej, może wysunąć te schody i wtedy osoba na wózku inwalidzkim może już niezależnie od drugiej osoby poruszać się tą windą do góry. Po skończonej jeździe, po skończonym jakby tym przemieszczeniu się z poziomu dolnego na górny, osoba z biura po prostu niezależnie, bo ona może być w każdym miejscu w Polsce z kamerką obserwującą, może po prostu przesunąć te schody na z powrotem, jakby przesunąć, no i ta osoba na wózku inwalidzkim już się tym nie musi przejmować, ona już jest na górze, nie? To po prostu jeśli chodzi o ten dostęp z osobą pomocną, nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, tak to... Znaczy, to też, żeby była jasność, to jest troszkę ekstremalny przykład, celowo pokazany, tak? No, ja nie widziałem gorszego rozwiązania organizacyjnie niż to. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że projektanci, inwestorzy, no przecież to nie jedno, to taka decyzja o takim rozwiązaniu nie jest podejmowana jednoosobowo, no w to nie wierzę. Zbiera się jakieś, nazwijmy to konsylium, nie wiem jak to się nazywa w branży budowlano-architektonicznej, ale no gdzieś ten projekt przepływa przez jakieś, nie chciałem powiedzieć mądre głowy. Przez wiele rąk po prostu. Przez wiele rąk, osób przez się, wiele się oczu. Zajmuje. No i pytanie brzmi, kto? Kto to wymyślił i się na to zgodził, tak? No tak jak mówię, tutaj jest to celowo ten film jest tak skonstruowany, tyle trwa, jest to pokazane, żeby pokazać bezsens takiego rozwiązania, tak? Ono oczywiście finalnie zaprowadzi mnie na ten peron. To będzie jeszcze ciekawa sytuacja, która też uważam, no, powinna być chyba dograna organizacyjnie. Myślę, że ci panowie powinni mieć taką moc. Zwróćcie uwagę, że jak będziemy z 5 schodów od finału wycieczki, to odjedzie pociąg, na który poinformowałem wszystkich pół godziny temu, że chciałbym im pojechać. Wydaje mi się, że można by spowodować, że będę wyglądał, tak, że on mógł te 20 sekund, bo to jest mniej więcej taki był czas, może 30, może minuta, że mógł poczekać. Nie zrobił tego. Tam nie do końca na tym oczywiście też w tym konkretnym momencie zależało, natomiast no jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdybym był podróżnym, to
bym był niezadowolony, tak? Nazwijmy to tak bardzo delikatnie. Zobaczcie, to jest ten czas, który widzicie cały czas. To jest czas od wykręcenia numeru telefonu. Proszę też zwrócić uwagę, te platformy mają tą wadę, że ja muszę trzymać przycisk. Jak już powiedziałem, ja jestem stosunkowo sprawnym niepełnosprawnym, ale nasza koleżanka Ewa, którą też mieliście okazję, ci, którzy bywają na naszych spotkaniach, widzieć, jeżdżąca na elektryku, no z tego rozwiązania nie skorzysta, tak? Sama. Znowu potrzebowałaby kogoś, kto by jej ten przycisk jeszcze trzymał. To zobaczcie, jesteśmy tu, tam jest pociąg, tak? To, że ja patrzę nie w kamerę, tylko obok, to nie znaczy, że was ignoruję, tylko ekran mam drugi obok siebie, ten z filmem i no proszę, właśnie pociąg, który powiedzmy mieliśmy plan wykorzystać, pojechał sobie, tak? To jeszcze jest bardzo ciekawe rozwiązanie w kontekście tego, że Łódź posiadając obecnie ŁKA, czyli niemiecką kolej aglomeracyjną, ma taki zapęd, żeby kolej stała się troszeczkę komunikacją miejską. Tak? Będzie po wykonaniu tunelu średnicowego w Łodzi, miałoby to być bardzo wszystko skomunikowane. No rozumiem, że osoby w tym przypadku niepełnosprawne zostają wyłączone. Tutaj jeszcze nie można się też jakby do tego przyczepić, ale w nowych inwestycjach proszę pamiętać o tym, że obowiązuje w tej chwili ustawa, która już nie mówi o osobach z niepełnosprawnością, tylko mówi o osobach ze specjalnymi potrzebami. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś o kulach, czy ktoś z walizką korzystał z tego rozwiązania. Okej. Dziękuję bardzo. To po prostu jest niemożliwe, w związku z tym to rozwiązanie nie spełnia oczekiwań ustawy, a ustawa dotyczy kolei, więc... Ale prawie, brakło nam... Właściwie można by uznać, że to rozwiązanie wypadło z katalogu rozwiązań dostępnościowych. A, tu. No tu już jesteśmy w... A nie, to jest stacja Łódź Fabryczna. Prawdą jest, że nie zgłosiliśmy chęci wyjazdu, ale teraz, uwaga, jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek widział, jak się jeździ na wózku inwalidzkim, to ten podjazd, który tutaj nam zastosowano, jest absolutnie niebezpieczny, nie do pokonania sam, bez asysty. Pomagają mi 3 osoby. I znowu, ja jestem sprawną osobą niepełnosprawną. Wózek elektryczny nie pokona tego. Co ciekawe, ja wiem, że to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, bo takie spotkanie już omawialiśmy, już mieliśmy. W tym miejscu, przepraszam, nie przy tych drzwiach, ale przy drzwiach obok, w tym miejscu znajduje się platforma służąca do, brzydko mówiąc, transportu osoby z niepełnosprawnością z peronu do pociągu. Nie wykorzystano jej, tłumacząc się czasem, oczywiście. Jesteśmy w stanie to zrozumieć. Znaczy, możemy to przyjąć jako argument dla obsługi pociągu, natomiast raczej chodziło o to, że oni, obsługa była troszeczkę przerażona tym, że miałaby to otworzyć, ponieważ wracając, notabene tym samym pociągiem, powiedziano nam jakby no, prawie że wprost, że no bo tutaj już nie było problemu czasu, ponieważ jechaliśmy na stację końcową, Łódź Fabryczna, więc nie mogłoby być argumentu, że musiałby pociąg się spóźnić, cokolwiek innego. No powiedziano nam, że rozłożenie tej platformy i złożenie to jest w ogóle ciężki temat i że to oni nam pomogą, tak? To taka tylko dygresja dotycząca ciągle tej dostępności, tego rozumienia, tego przez ludzi. Wielkie. Tam jest pytanie z czatu, ile pociąg miał do odjazdu, czy pamiętasz? No niestety, dobra, nasz błąd miał ze 2 minuty. No przyjechaliśmy dosłownie na lakier, dlatego mówię, że tutaj w tym wsiadaniu
to nawet nie mieliśmy prawa dyskutować, ale już przy wysiadaniu naturalną rzeczą powinno być rozłożenie tej platformy. Moim zdaniem oczywiście. To jest Warszawa Centralna, tutaj jest trochę łatwiej, bo perony są wyżej, jak już mieliśmy okazję dowiedzieć się na którymś zdaniu. Więc ta pochylnia jest nieco delikatniejsza, ale ona ciągle nie spełnia żadnych norm, żeby była jasna. Kolejnym problemem, który napotkaliśmy w czasie tej podróży, to jest oczywiście Warszawa Centralna, my tu sobie po nim pospacerujemy. Tak naprawdę my bez celu. Natomiast problemem jest to, że nie ma oznakowania, gdzie te rozwiązania dostępnościowe się znajdują. Czyli chodzimy, szukamy, tak? Szukamy windy. Tu będzie to pokazane troszeczkę, bo próbujemy wyjść. Tu próbujemy wyjść w stronę Złotych Tarasów. I proszę, jest tutaj była, o, tu jest informacja. Tutaj jest taka informacja. Czy ona jest czytelna, czy nie? Możemy dyskutować. No, że winda znajduje się w prawo, tak? Bo tu są schody za tymi drzwiami. Winda, no jest. Żartowałem. Żartowałeś? No, nie wiem. Ale patrz, no, tu jest znaczek. Kieruj się w prawo do następnego wejścia, aby skorzystać z windy. No to... Tak zrobimy. Zwróćcie uwagę, jak to jest oznakowane, tak? To jest to następne wejście. Co? Wyjście bardziej. Na pewno można wyjechać bez platformy z centralnego. Pytanie, czy to działa? No i widzisz, problem się rozwiązał. Nie, nie działa. No. Nie widzę. No czekaj, wyjdź. A, bo udało musisz się. Tylko w dół. Udało się. Nie, no a w dół to tam na taras, znaczy na to patio. Czyli co, w dół chcemy jechać, tak? My w górę chcemy jechać. Jeżeli chcesz do Złotych Tarasów, to musimy w górę. Ale nigdzie nie jest. A zero? Zero. Jesteśmy na zero? Nie, jesteśmy na minus jeden teraz. Ja chciałbym wam powiedzieć tylko, że ja uważam się za człowieka w miarę ogarniętego, który widział parę rzeczy w życiu i naprawdę ten system oznakowania, te opisy wszystkie, jestem sobie w stanie wyobrazić, że pochodzę też z dużej aglomeracji, więc trochę wiem, jak to wszystko działa. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że osoba mniej obyta, że tak to powiem, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale takie przychodzi mi słowo do głowy, miałaby naprawdę gigantyczny problem, żeby się odnaleźć w tym gąszczu, znaczy w tym gąszczu braku rozwiązań. O, tak. I tu jest kolejna platforma, z której chcielibyśmy skorzystać. Warszawa Centralna. Tu znowu zrobię trochę głośniej, bo kontekst rozmowy, wszystko ma znaczenie. Proszę bardzo. No, za pierwszym razem odzywa się T-Mobile, więc to już poprawia nastrój. Poczta głosowa. Poczta głosowa? Okay. Jeszcze raz. Okay. Dzień dobry, Mikołajczyk, moje nazwisko. Wie pan co ja... Halo, słyszy mnie pan? No, ledwo, ale... Mikołajczyk, moje nazwisko. Ja stoję przy platformie przyschodowej, przy wyjściu do ulicy Aleja Pawła II. Jestem osobą poruszającą się na wózku. Chciałbym z niej skorzystać. Tylko proszę mi powiedzieć, które wyjście, na Żoliborz czy... Wie pan co, widzę na skrzynce numerek 6, taka żółta tablica, uwaga, zmiana organizacji ruchu, wyjście do Aleja Jana Pawła... Ale wtedy przy Złotej Tarasy pan stoi, tak? Gdzie... Naprzeciwko Złotej Tarasy, tak powiem. Naprzeciwko czego? Złotej Tarasy. Nie, myślę, że nie, że zupełnie... Na drugą stronę Jana Pawła. Tak, to dobrze, to tak, na przy wyjściu... Czy wyjdziemy naprzeciw... Powiem tak, wyjdziemy... Jesteśmy... To jest doskonałe pytanie, ja nie znam Warszawy zupełnie, dotarłem tutaj. Pod tu pan jest, czy on chce wyjść przy Złotych Tarasach i niżej pan chce zejść na prawo, czy na przykład...
tak, pod Majowym. Nie, ja chcę wyjść. WKD. Ja chcę wyjść na zewnątrz z WKD. Wychodziliśmy. A, z WKD. Z WKD wychodziliśmy tak i stoimy przy platformie. A, pan przy WKD był. Tak. A, z WKD pan nie wiem. Dobra. Czyli czekam. Dobra, dziękuję. Słuchajcie, no ja słucham drugi raz tej rozmowy i ona mnie z jednej strony bawi, a z drugiej przeraża, tak? Ja naprawdę nie znam Warszawy i no nie wiem, czy te platformy nie mogłyby mieć wielkich numerów, 1, 2, 3 i podjeżdżam, mówię, jestem przy platformie numer 1. I pan, który odbiera telefon, mówi, dobrze, już wiem gdzie. Tu nawet jest 6 na tej skrzynce, bo ja uznałem, że to jest system oznakowania, no ale okazało się, że nie, że ta 6 była tam przypadkowo, jak sądzę. Dobra, możesz ściszyć głos znowu troszkę z filmu. Tak, tak, bo dalej, przepraszam, dalej już nie będzie nic istotnego. Tutaj ten czas oczekiwania był, nazwijmy to, akceptowalny. No, czekaliśmy dosłownie kilka minut, więc tutaj, no okej. Ale zwróćcie uwagę, ilu bodyguardów przyszło mnie ratować, no. Tu dla odmiany pojawiły się problemy z obsługą, bo był tam jakiś kłopot na początku, ale został też rozwiązany. Tutaj pani z SOK-u była bardzo agresywna, zupełnie przypadkowo. Nie wobec nas na szczęście. Trochę jest taki dźwięk jak w Luna Parku. Trochę tak. Atrakcje też są jak w Luna Parku, no tak naprawdę, tak? Panuje nad sytuacją. Przazorny, zawsze ubezpieczony. Silna ręka. Jak to mówię, pomoc na dłoń. No tutaj już trwało to... No tu bym do czasu nie miał zastrzeżeń, tak? Powiedzmy, że ten czas tutaj reakcji, no organizacji gdzieś tam można przyjąć, tak? Wiedząc o tym, że to będzie tyle trwało i że to jest tak zorganizowane, można sobie to skalkulować, tak? No tak, ale tu są dużo krótsze schody, nie? No tak, tak, no dlatego to też była taka moja myśl, że te platformy mają sens przy ograniczonej ilości schodów jednak, tak? I to jest kluczowe, żeby tych schodów było kilka. Tutaj ja pozwolę się zatrzymać, bo tu pojawił się w poprzedniej dyskusji temat ewakuacji. I ja tak naprawdę wpadłem na to dzisiaj, bo żeby była jasność, to wszyscy widzicie, co to jest. To są, nazwę to platforma ruchoma, nie wiem, czy to ma jakąś bardziej fachową nazwę. I tak naprawdę z punktu widzenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami można sobie wyobrazić, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ono również zapewnia ewakuację. W momencie, kiedy to się psuje, wyłączają prąd, to osoba na wózku sama nie podjedzie pod to, ale jest stosunkowo łatwo ją ewakuować przez osobę asystującą. Analogicznie osoby ze specjalnymi potrzebami, czyli ci z walizką, ci z wózkiem, ci o kulach, o balkoniku i tak dalej, to rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich tych osób, tak? I może mieć większy kąt nachylenia niż platforma
nazwijmy ją zwykła. W związku z tym zajmujemy pochylnia. Pochylnia, przepraszam. W związku z tym potrzeba mniej tego miejsca, tak? No bo tutaj oczywiście przy zachowaniu 5%, no to platformy przy dużych różnicach wysokości, to faktycznie zaczynamy liczyć co najmniej w dziesiątkach metrów, jak nie w setkach metrów, tak? Więc może to jest sposób na drugi poziom dostępny, znaczy na drugą rzecz dostępną, tak? Czyli windę plus coś takiego, plus schody i wtedy mamy zapewnienie dostępności dla wszystkich we wszystkich okolicznościach, tak? Oczywiście no w tej okoliczności awaryjnej nieco na niższym poziomie, ale ciągle jest to dobre rozwiązanie. To taka moja, nie wiem, czy sugestia to dobre słowo, ale takie moje przemyślenie na szybko, ponieważ tak naprawdę wpadłem na to dzisiaj. Bo samemu po tym nie da się jeździć, to też, żeby była jasność. Albo jest to bardzo trudne, może nie to, że się nie da, no wszystko się da. Tak tutaj widzicie, Bartek mnie trzyma, ponieważ w momencie, kiedy mnie puszcza, ja nie jestem przy tym kącie nachylenia w stanie się utrzymać. A nie mogę zaciągnąć hamulcy, bo musiałbym puścić koła, brakuje mi wtedy trzeciej ręki, tak? Cięgiem tak utrzymać, nie? Żeby... Na środku ekranu logotyp CUPT. Poniżej napis Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dobrze. To ja sobie powolę przerwać szerowanie. No co, no to jest to miejsce, w którym jestem gotów przyjąć krytykę tego filmu lub, no nie wiem, może ktoś chce wdać się ze mną w dyskusję na temat tego, że te rozwiązania, które pokazałem, jednak są dobre. Przynajmniej niektóre. Ja przeczytam komentarze z czatu, jakie się w międzyczasie pojawiły. Dla ciebie, informacyjnie, pracownicy ochrony dworca to byli, nie Straż Ochrony Kolei. Straż Ochrony Kolei nie zajmuje się usługą asysty. Przepraszam, okej. Okay. Więc to jeśli chodzi o, tak, skąd pani. Tutaj komentarz Adama. Rozwiązanie na Ani Ciernianej to niestety smutna rzeczywistość, ale na szczęście rzadko wygląda to aż tak źle. Pomęczała winda na centralnym po modernizacji też na początku wymagała przyzywania obsługi. Natomiast pochyły chodnik ruchomy służył chyba pierwotnie do obsługi wózków bagażowych, czy takich wózków tych tak, ale mówię, no to rozwiązanie moim zdaniem należałoby się zastanowić, czy nie mogłoby być szerzej stosowane z punktu widzenia dostępności. To jest, mówię, no to jest, słuchajcie, to jest opowieść użytkownika, tak? To zawsze tutaj pojawiały się już takie tematy i ja będę gorącym orędownikiem tego, że każdą rzecz, którą zaplanujecie, narysujecie, wymyślicie, należy pokazać użytkownikom, bo no, wiemy już, że to, co na papierze wygląda cudownie, potem ma swoich odbiorców i to już różnie z tym bywa, a nie o to chodzi, żeby stosować i wydawać pieniądze, bo naprawdę Niciarniana, ja wiem, że to jest ekstremalny przykład, ale ja będę stał na stanowisku, że tam są wręcz zmarnotrawione pieniądze, tak? Bo tam tego sprzętu jest ponad standard, a on nie zapewnia dotarcia na to najistotniejsze miejsce na stacji, tak? Czyli co? Nie ma chętnych. No rozumiem, że jeden obraz to mówi chyba sam za siebie. Tutaj. Tak, rozumiem, że był na tyle czytelny i sugestywny, że wszyscy muszą to przemyśleć, tak? Tak. Sławek pisze, że schody ruchome... Ja Proszę, Adam, a potem Sławek. Czuję się w obowiązku, no bo jesteśmy w Warszawie w drugiej części filmu, aż zacząłem googlać sobie przystanek Łódź-Niciarniana, na którym nie byłem, to pewnie pytanie do Państwa z UTK, jak taki standard obsługi ma się do TSIPRM przepisów, może coś się tutaj dowiemy, bo z tego co widzę jest na Widzewie, tak, pomiędzy Łodzią Fabryczną a Łodzią... Tak. A Łodzią Widzew, tak, to jest taka stacja lokalna na osiedlu. Jasne. W roku
To znaczy zastanawiam się po prostu, na ile te rozwiązania są zgodne z przepisami, czyli zakładam, że ze względu na układ torowy było mało miejsca na windę, ale też mi się wydaje, że dało się tą windę zmieścić. To było budowane od zera, to było w ramach inwestycji Łódź Fabryczna, więc tych torów tam nie było. Jeśli jest za mało miejsca, na pewno dało się je położyć szerzej w takim razie. No, skoro to znaczy pytanie, z którego roku tory. Natomiast miałem powiedzieć coś jeszcze o Warszawie, że ten film, pozwolę sobie na ty, bardzo mi się podobał twój film, Adamie. Oczywiście jest możliwość wydostania się z centralnego w taki sposób, żeby z tego nie korzystać. Znaczy, słuchaj, ja też pozwolę sobie na ty, ja wiem o tym. Natomiast na potrzeby filmu poszukaliśmy takiego wyjścia, żeby zobaczyć, jak to działa. Tak? To, no, oczywiście, że, ale wiesz co, da się wyjść z centralnego, natomiast znalezienie tego wyjścia w kwestii oznakowania, to już nie jest taka prosta sprawa, żeby była jasność. Dokładnie to chciałem powiedzieć. To, co nam się udało uzyskać w ostatnich latach, to są przejścia przez Aleje Jerozolimskie przy Emilii Plater i to umożliwia dojście na przystanki tramwajowe w ciągu Alei Jerozolimskich. I teraz powstaje przejście też, z którego mógłbyś skorzystać, przejść w poziomie jezdni przez Aleję Jana Pawła II, tak aby dostać się na te przystanki tramwajowe, o których chyba pan ochroniarz się pytał. Tak. No tam właśnie to było w tym rejonie, nazwijmy. Tak. To było w tym rejonie. To zapraszam za pół roku jakby na spacer. Ja bardzo chętnie, natomiast to bardziej chodzi, wiesz co, o całą tą otoczkę, tak? O to, że rozmowa z panem na temat, gdzie się znajduje. Pewnie. No, przepraszam, ale no to nie powinno, to zupełnie powinno wyglądać inaczej. Tu oczywiście dochodzimy znowu do tego tradycyjnego czynnika ludzkiego, który też no, można dyskutować o nim, czy jest dobry, czy zły i na kogo trafiliśmy i tak dalej. Natomiast film pokazuje całość sytuacji, tak? Jakby, no całość po prostu, tak? Ja jeszcze dodam taką jedną anegdotkę, którą słyszałem, bo wydaje mi się, że te anegdoty zawsze dla osób pracujących w urzędach są najbardziej cenne, bo pokazują z perspektywy użytkownika, tak jak wasz film. Słyszałem kiedyś o pani, która przyjechała pociągiem Berlin-Warszawa Express do Warszawy na wózku elektrycznym i bodajże przejechała albo stację Warszawa Centralna, w każdym razie dostała się na Warszawa Wschodnia, gdzie oczywiście nie było nawet tej pochylni, a była to pani bardzo, no, razem z wózkiem ważyła więcej niż potrafi największa platforma przyschodowa przedźwignąć. Skończyło się to scholowaniem wagonu razem z nią, znaczy scholowaniem, zjazdem na stację Warszawa Olszynka Grochowska i zapakowaniem do pociągu powrotnego do Berlina, ponieważ trwało to tyle godzin, że pani, która przyjechała na wózku pociągiem międzynarodowym dostępnym dla osób z niepełnosprawnością, stwierdziła, że nie chce już więcej kontynuować swojej podróży po Polsce. Myślę, że gdybyście byli jeszcze bardziej złośliwi, to moglibyście sprawdzić, na ile pasażer, który nie zna języka polskiego, właśnie z niepełnosprawnością, byłby w stanie porozumieć się z obsługą w takich sytuacjach. Słuchaj, no, moglibyśmy też sprawdzić taką rzecz, bo nie ma takiej informacji nigdzie. Na trasie Łódź Fabryczna, Warszawa Centralna stacji jest tam, nie wiem, pewnie 11, jeśli dobrze pamiętam, na które, czy na wszystkich da się wysiąść, znaczy wysiąść się pewnie da, czy ze wszystkich da się wydostać, tak? Bo tak też nie ma takich informacji, a to powinna też być taka dość kluczowa informacja w dobie ekranów, w pociągach i tak dalej, że tam, nie wiem, stacja strzelam Skierniewice, dostępna, można się wydostać na miasto, tak? Czy coś w ten deseń. No to są takie informacje, no słuchajcie, no, dlatego ja powiedziałem na początku, że no nie korzystam, przykro mi, ale ciągle nie korzystam. No dobrze, trochę tym pesymistycznym akcentem. Znaczy ja nie wiem, czy pesymistycznym, bo sama podróż pociągiem, no powiem wam, że no, natknęła mnie jednak optymizmem, bo sam pociąg, już jak się do niego dostaliśmy, przejazd, okej, tak? Tylko zawsze jest ten problem dotarcia do pociągu i potem tego, co czeka nas na miejscu, prawda? Tutaj mamy komentarz z czatu, że cała inwestycja kolejowa na odcinku Łódź Fabryczna Łódź Widzew przez Niciewnianą prawdopodobnie korzystała z możliwego jeszcze wtedy odstępstwa od pełnego stosowania TSIPRM, więc to jest pewnie też jakoś odpowiedź na to pytanie. Słuchajcie, zaczynamy ostatni panel. Ja dziękuję bardzo, to pozwolę się wyłączyć sobie obraz. Wyłącz obraz.
Pan Karol Kłosowski z Departamentu Przewozów Pasażerskich UTK-u. Pan Sławomir Florkowski z Fundacji Polska Bez Barier. Co do was nie mam wątpliwości, że jesteście. Pani Joanna Dudelewicz z Muzeum Warszawy. I tutaj nie widzę trochę jeszcze naszej gościni, chyba że jest ukryta pod jakimś innym nikiem. To jeśli tak, to jest ten moment, kiedy prosiłbym o włączenie kamery i danie znać, że pani jest. I pan Marcin Obidowski z Windpolu. Analogiczna prośba, bo też nie mogę się niestety po nazwiskach użytkowników zorientować. Dobrze, to mamy na razie dwie osoby z wami pozwolę sobie tą rozmowę dalej prowadzić, a w tym czasie będziemy próbować zobaczyć, czy jest jakiś problem, który powoduje, że nie dotarli nam pozostali dyskutanci. Jesteśmy trochę w takim, tak, najpierw oczywiście też krótka prośba o to, żebyście powiedzieli po dwa zdania o sobie. Pan Marcin Kłosowski, przepraszam, pan Karol Kłosowski. Proszę włączyć mikrofon. Nie, jeszcze nie słyszymy. Po lewej stronie na dole join with audio albo coś takiego. Może to pomoże. Ewentualnie na tym ptaszku takim leave computer audio i join again, jeżeli to powinno pomóc. Sławek, mogę cię w tym czasie prosić, żebyś się przedstawił? Czy mnie słychać? Tak, słychać cię. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Sławek Florkowski, Fundacja Polska Bez Barier. Jestem osobą z niepełnosprawnością. Na co dzień poruszam się na wózku, a poruszam się na nim już od 15 lat. Korzystam z usług PKP, więc coś tam na ten temat wiem. A samą dostępnością i szkoleniami dostępnościowymi, uwrażliwiającymi i tak dalej zajmuję się od, można powiedzieć, 5 lat. Jestem również instruktorem aktywnej rehabilitacji, rugbystą, jeżeli chodzi o takie części bardzo osobiste, no to moja pasja to rugby na wózkach, ale też zajmuję się różnymi innymi dyscyplinami sportowymi, lubię się trochę zmęczyć. No, chyba to tyle o mnie. Nie jestem, zawsze to mówię na szkoleniach, jak i również na takich spotkaniach, nie jestem wykształconym architektem ani nic z tych rzeczy, jestem mechanikiem z wykształcenia, aczkolwiek rysunek techniczny i opowiadanie o dostępności w formie takiej technicznej nie sprawia dla mnie większego problemu, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, jestem praktykiem, korzystam po prostu na co dzień z tej dostępności. Okej, dzięki. Pani Karolu, udało się? Nie. Ciągle pana nie słyszymy. A teraz? O, teraz tak. Bardzo się cieszę, że mogę wreszcie być słyszany. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie wielka przyjemność i radość, że mogę z państwem tutaj się dzisiaj spotkać, chociaż w taki wirtualny sposób, ale zawsze uważam, że generalnie jest obecna sytuacja będzie skutkowała wieloma zmianami, także jeżeli chodzi o taką komunikację interpersonalną, mam nadzieję, że te relacje cyfrowe jakoś nas nie odhumanizują. Jeżeli chodzi o moją osobę, to też z częścią z Państwa miałem już przyjemność współpracować albo spotkać się przy okazji różnych spotkań, projektów czy formatów współpracy. Mam przyjemność na co dzień kierować Departamentem Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego, a także kierować zespołem, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich przewoźników kolejowych PKP PLK,
i PKP SA. Ten zespół działa przy prezesie UTK i zajmuje się właśnie tematyką związaną z dostępnością transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnościami. To taki wstęp autobiograficzny. Okej, okay. Bardzo, bardzo dziękuję, że zechcieliście przyjąć zaproszenie do tej rozmowy. Trochę tak naprawdę chciałbym zacząć od tego, żebyśmy porozmawiali, w ogóle całe dzisiejsze spotkanie, zaczęliśmy od pokazania rozwiązania, którego nie ma, które może mogłoby gdzieś być. A czy wy w waszej takiej codziennej pracy, codziennej aktywności spotykacie się z takimi rozwiązaniami technicznymi czy technologicznymi dotyczącymi właśnie pokonywania niewielkich różnic wysokości, które warto byłoby promować, które nie wiem, czy pojawiają się w czasie prac zespołu WTK, czy Sławek w jakiejś takiej codzienności. Podnosisz rękę, zaczynasz. Bardzo proszę. Tak jakoś wydawało mi się, że system szkolny będzie tutaj jak najbardziej akceptowalny, więc podniosłem rękę. Ja od razu pierwsza rzecz, Piotrze, jeśli mogę mówić po imieniu. Jasne, jasne, oczywiście. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to świetnie rozwiązana, niewielka różnica terenu, niewielka różnica wysokości w PKiN, w Pałacu Kultury i Nauki. Na samej górze, na tym tarasach widokowych jest już w tej chwili przepięknie wysuwająca się platforma z podłogi. Tak naprawdę, jeżeli ona jest schowana w podłodze i w ogóle nie widać, ona nawet nie zwraca naszej uwagi, w momencie, kiedy ja się pojawiam jako osoba poruszająca się na co dzień na wózku, pojawiam się tam, jest świetnie poinstruowana oczywiście ochrona pałacu i wiedzą dokładnie, jak tego użyć. I wysuwa się platforma z podłogi razem z płytkami, z tą nawierzchnią, która jest tam nałożona. Wysuwa się platforma, ja mogę z niej skorzystać. Jest to naprawdę super rozwiązanie i myślę tutaj bardziej o tych tkankach zabytkowych, gdzie naprawdę nie trzeba niszczyć, nie wiem, połowy budynku, żeby zaimplementować jakieś rozwiązanie wspomagające pokonanie różnicy terenu, aczkolwiek można to zrobić w bardzo fajny i taki, no że tak powiem, piękny sposób. Okej, okay, dzięki. Ja spróbuję zaraz jakąś ilustrację tutaj nie z PKN-u, co prawda, tylko właśnie ze wspominanego już dzisiaj Muzeum Warszawy. Ja będę w tym czasie próbował uruchomić. Panie Królu, a jakieś u Pana takie rozwiązania, takie rzeczy, które właśnie warto promować, warto pokazywać innym? O których Pan wie? Z pewnością tak. Myślę, że tutaj powiem trochę niestety, bo nie są one jeszcze popularne w Polsce, ale podróże zagraniczne i doświadczenia zagraniczne, nie tylko nasze, ale też podsyłane często przez naszych partnerów, z którymi współpracujemy, albo przez pasażerów. Jeżeli chodzi o pewne, ja to mam, powiem szczerze, czasami problem z nomenklaturą, bo Mam na myśli urządzenia, które zasadniczo, i teraz się na tym skupię, pomagają osobom, przede wszystkim, które poruszają się na wózkach, wejście na pokład pociągu, wyjście z pokładu pociągu. I te urządzenia, no, różnie są nazywane, natomiast jeżeli powiem podnośnik, to proszę sobie zwizualizować na takie urządzenie mobilne, które porusza się po powierzchni peronu i które w zasadzie jest w stanie obsłużyć każdą wysokość podłogi taboru, który na danej stacji się zatrzymuje. I takie rozwiązania są stosowane chociażby na zachodzie Europy dość powszechnie. I przyznam szczerze, że nie skupiając się na konkretnym typie czy konkretnym przykładzie, bo zrobiliśmy taki research i no, wynika z niego, że czy to na Węgrzech, czy w Czechach, czy w Niemczech, czy no tu znowu akurat na przykład czeski przed sobą, czy w Szwajcarii. No, generalnie w wielu państwach Europy Południowej i Zachodniej stosowane są różne urządzenia, które w łatwy, szybki i co ważne też bezpieczny sposób umożliwiają osobom, które poruszają się na wózkach, dostanie się właśnie na pokład pociągu lub wydostanie się z pociągu na pokład na poziom peronu. To, co jest istotne i to, co jest, myślę, ważne w tym kontekście i na co chciałbym zwrócić uwagę, to
To, że jak Państwo wiecie doskonale, bo też może takie małe strzelenie ja dołączyłem w trakcie tego spotkania i nie słyszałem pierwszej prezentacji, natomiast widziałem końcówkę pierwszej, znaczy ostatniej prezentacji w pierwszym panelu i jakby macie Państwo teraz świadomość tego, jakie są możliwe dostosowania rozwiązania i niektóre z tych rozwiązań właśnie mam na myśli w kontekście transportu kolejowego, one są możliwe do zastosowania. Nie, bo bardzo duży problem, abstrahując od tych tematów i problemów, które zostały poruszone chociażby w filmie, który przed chwilą widzieliśmy, który no, jest absolutnie jakby oddaje taką esencję problemów, które na kolei występują, jeżeli chodzi o dostępność, bo kolej jest generalnie, jak Państwo też widzicie, taką kopalnią problemów, jeżeli chodzi o tematykę dostępności. Ale kopalnią też coraz częściej dobrych rozwiązań. Tak, ja bym naprawdę jakby z zupełnie odpowiedzialnością to mówię. Tak, to prawda. I my też to jakby z pełną odpowiedzialnością powiem, my też to zauważamy. No i staramy się właśnie te przykłady takich rozwiązań promować. Oczywiście mówimy dzisiaj tylko o pokonywaniu barier, czy o pokonywaniu różnic w wysokościach, natomiast no, takich rozwiązań i też cyfrowych jest coraz więcej w różnych obszarach, jeżeli chodzi o dostępność kolei. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę no, generalnie jeżeli skupić się na samym momencie wejścia i wyjścia z pociągu, to jak Państwo wiecie, no, na polskiej sieci kolejowej mamy różne wysokości peronów, te niskie i wysokie. Niskie 30 cm czy 300 mm, dobrze przeliczyłem? 30 cm to 300 mm. Teraz wyjdzie moja niewiedza matematyczna, ale mam nadzieję, że tak. Natomiast są też wysokie, czyli 76, 86, 96, a jeszcze kiedyś stosowana była wysokość 115 cm. No i teraz, jak Państwo doskonale wiecie, no mamy różne typy taboru, które się po tej sieci poruszają. I niestety często jest tak, że tam, gdzie ta infrastruktura jest, nazwijmy to, stara, niezmodernizowana, mamy jedną wysokość przy takiej infrastrukturze, czy z takiej infrastruktury korzysta tabor, który jest nią niekompatybilny, a co najgorsze, zdarzają się też i takie przypadki, gdzie dokonywana jest modernizacja, ale nie bierze się pod uwagę tego, jaki tabor na danej infrastrukturze się porusza i dochodzi do pewnej niespójności, która skutkuje tym, że no jest poważna różnica wysokości pomiędzy krawędzią peronu, a krawędzią pojazdu, pokładem pociągu i skutkuje to tym, że te różnice trzeba w jakiś sposób zniwelować. I właśnie w tym kontekście chciałem powiedzieć o naszej propozycji i takim rozwiązaniu, które zaproponowaliśmy jakiś czas temu, w ubiegłym roku w zasadzie, bo ten projekt gdzieś nabrał tempa, czyli zaproponowaliśmy, aby no, docelowo, może nie powiem jakiej konkretnie liczby, bo tego nie wiemy, ale żeby kluczowe punkty na sieci kolejowej w Polsce, czyli stacje, przystanki kolejowe, wyposażyć właśnie w urządzenia peronowe, które będą osobom przede wszystkim, które poruszają się na wózkach, umożliwiały wejście na pokład pociągu w sposób bezpieczny, bezproblemowy, bezawaryjny, intuicyjne, nie zawsze pewnie samodzielne niestety, ale taka możliwość będzie, bo z tym jest bardzo duży problem dzisiaj. I możemy mieć naprawdę świetnie dostosowaną, no powiem generalnie stację od momentu wejścia czy tego styku z przestrzenią miejską właśnie na teren kolejowy, ale często jest tak, że ten finalny krok, który powinien zostać postawiony, ta ostatnia w cudzysłowie mila, niestety nie jest możliwa do osiągnięcia, bo jest bariera w postaci różnicy wysokości. Powiem w paru zdaniach jeszcze, jeżeli mogę, to powiem tylko o tym, że zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, żeby właśnie na sieci kolejowej w Polsce tego typu urządzenia się pojawiły. I co ważne, jest tutaj aprobata i przychylność ze strony zarządcy infrastruktury, jak i no, podmiotu, który teraz ten temat koordynuje jakby na podstawie naszej inspiracji, czyli Ministerstwa Infrastruktury. Pilotażowo pewnie ten projekt objąłby określoną liczbę stacji, przystanków na sieci kolejowej w poszczególnych województwach. My też te lokalizacje mamy wytypowane we współpracy z organizatorami publicznego transportu zbiorowego, czyli marszałkami województw, co do zasady. Więc no, tak naprawdę jest nadzieja duża na to, że
ta bariera, która jest niestety dzisiaj poważną, choć nie jedyną, jak widzimy, zostanie zlikwidowana i docelowo, już być może niebawem, uda się na polskiej sieci kolejowej około ponad 2600 czynnych stacji i przystanków, to znaczną część z nich wyposażyć w tego typu urządzenia. Rozumiem, że to jest trochę taki model niemiecki, że urządzenie do pokonywania tego właśnie wejścia do pojazdu znajduje się na wyposażeniu peronu, a nie na wyposażeniu pojazdu, tak? Dokładnie tak. No, wiemy też, że są takie przypadki takich, czy generalnie są typy taboru, które posiadają na swoim, w cudzysłowie, wyposażeniu, czy których elementem składowym są bądź to windy, tak jak na przykład w ED250 Pendolino, ale też w innych pojazdach. Są też wagony, te takie typowe wagony, jak Państwo najbardziej takie, no, jakby to powiedzieć, no, takie najbardziej, no, najczęściej spotykane, tak jak widzicie Państwo w PKP Intercity, chociaż no, chyba teraz tylko jedynie w PKP Intercity, które posiadają takie rozkładane pochylnie. Znowu mam problem z nomenklaturą, bo różnie się o tych urządzeniach, o tych elementach infrastruktury mówi. Natomiast tak, ten projekt, o którym ja mówię, sprowadza się do umiejscowienia na peronie w konkretnym miejscu, przy konkretnym zabezpieczeniu, z odpowiednią informacją tego typu urządzeń, chociaż akurat doświadczenie, to jeszcze może dodam, doświadczenie, które, czy rozwiązanie, które zauważyłem w Portugalii akurat, ale wiem, że ono jest stosowane nie tylko w tym kraju, sprowadza się do tego, że na liniach kolejowych, gdzie eksploatowany jest tylko jeden albo różne typy taboru, ale o równej wysokości podłogi, to perony są, to na peronach w określonych miejscach, dokładnie tam, gdzie są, znajdują się drzwi do pociągu, znajdują się takie podwyższenia, na które osoby na wózkach mogą swobodnie się dostać i zjechać z ich poziomu na pokład pociągu. Natomiast my o tym rozwiązaniu nie rozmawiamy z tego względu, no tak jak powiedziałem, zróżnicowanie infrastruktury peronowej i taborowej jest bardzo duże. Bardzo, bardzo duże. Dobra, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mamy naszą trzecią panelistkę, tak? Czyli przedstawicielkę Muzeum Warszawy. To ja zacznę od pokazania jednego z rozwiązań na filmie, które w Muzeum Warszawy zostało zrobione. Mam nadzieję, że mi się to uda. Czy pojawił się film, na którym siedzi człowiek na wózku? Proszę, żeby ktoś mi tam kiwnął głową. Jest. Pojawił się. Dobrze, tak. To jedziemy. Tutaj mamy technicznie rozwiązaną sytuację, to też jeździ wolno, wiadomo, natomiast mamy rozwiązaną technicznie sytuację właśnie trzech stopni, które znajdują się w zabytkowej części budynku i z podnośnikiem takim nożycowym ukrytym w podłodze. Okej. To trochę chyba zapytam, co Państwem kierowało, żeby takie rozwiązania stosować, żeby szukać rozwiązań, czy przeglądając inne możliwości, inne rozwiązania techniczne, jeszcze pojawiło się coś, na co dzisiaj warto byłoby ludziom zwrócić uwagę, potencjalnym projektantom? Nie słychać Pani? Jeszcze teraz tak. Na dole po lewej znajduje się przycisk taki, na którym jest mikrofon i trzeba tam pewnie nacisnąć Join with Audio. O, już teraz chyba było lepiej. Tak? Czy teraz już jest?
Teraz jest super, tak. Dobrze. Muzeum Warszawy przeprowadziło w ostatnich latach generalną modernizację 11 zabytkowych kamienic. Była to bardzo trudna inwestycja, ponieważ były to jest 11 oddzielnych budynków połączonych w jedno. Czyli wiadomo, że wiąże się to z bardzo dużymi różnicami wysokości i jest to skomplikowana przestrzeń. Dlatego też jak w 2013 roku rozpoczęliśmy prace wstępne przed projektami budowlanymi, to rozpoczęliśmy od analiz funkcjonalno-przestrzennych i właśnie zagadnienia dostępności przestrzeni muzeum były dla nas priorytetem. I wtedy konsultowaliśmy się i z architektami, i projektantami, i z osobami z różnych fundacji, które się specjalizują w dostępności, po to, żeby wypracować najlepszy model. I to tak naprawdę, te analizy były podstawą do w ogóle zlecenia dalej projektów. Dlatego udało nam się osiągnąć aż 90% przestrzeni dostępnej od kondygnacji minus 2 do kondygnacji plus 2 dla wszystkich osób. Co było motywacją? W sensie dlaczego szukaliście tych rozwiązań? Czy to było tak, że to wypływało z wnętrza, w sensie od muzeum? Czy to było jakoś spowodowane jakimiś innymi aspektami jeszcze? Trochę chciałbym o tym etapie porozmawiać, takim naprawdę wczesnym. To były dwa aspekty. Jeden taki, sama potrzeba muzeum. Sama potrzeba muzeum odnośnie do dostępności dla wszystkich. Zależało nam na tym, żeby przestrzenie były przyjazne dla wszystkich ludzi. Mówimy też o dzieciach, osobach starszych, nawet dla całkiem sprawnego człowieka. Zależało nam na tym, żeby było czyste, gładkie przejście, bez blokad, bez różnych przeszkód uniemożliwiających poruszanie się. A druga rzecz, że oczywiście chcieliśmy się dostosować do wszystkich wymogów aktualnych przepisów i standardów unijnych, ponieważ wszystkie też inwestycje prowadziliśmy z dofinansowaniami unijnymi. Mhm. Czyli to jest też to jest kwestia no, z jednej strony wynikająca z tego, jak samo muzeum chce być postrzegane, tak? A z drugiej strony w kontekście obowiązujących przepisów. Tak, chcieliśmy połączyć jednocześnie szacunek dla zabytku z jednak nowoczesnością i potrzebami współczesnymi. Także wydaje nam się, że osiągnęliśmy ten konsensus, szanując jedno i drugie. Na czacie pojawia się potwierdzenie tej informacji. Pan Krzysztof pisze, że tak, piwnice w Muzeum Warszawy są dostępne, więc chyba się udało. Sławek, a powiedz proszę, co jeszcze innego? Co z takich rozwiązań właśnie technicznych, mniej oczywistych, gdzieś tam by ci się nasuwało? Czy są jakieś takie rzeczy, na które chciałbyś zwrócić uwagę, że no, teraz będziesz też w roli takiej właśnie eksperckiej dla wszystkich realizatorów przyszłych inwestycji, których mamy tutaj zgromadzonych? To znaczy tak. Z nowinek technicznych może akurat nic nowego super nie wymyślę. Ja oczywiście jako użytkownik, nazwijmy to szeroko dostępności, jestem za pochylnią zawsze, ponieważ pochylnie mają to do siebie, że one się nie psują. Ale jeżeli nie możemy jej zaimplementować, to oczywiście fajnie będzie, żebyśmy wykorzystywali wszystkie możliwe, dostępne rozwiązania, które są na rynku. Jestem naprawdę wielkim fanem Muzeum Warszawy. Niestety z przykrością stwierdzam, że nie miałem jeszcze okazji być, ale będę, obiecuję. Jestem wielkim fanem tych rozwiązań, ponieważ właśnie na tych filmach je już niejednokrotnie oglądałem. Wracając do Twojego pytania, Piotrze, ja uważam, że jeszcze bardzo ciekawym rozwiązaniem są, i teraz nie wiem, jak to dokładnie nazwać, schodopodnośnik, to znaczy chodzi mi o rozwiązanie, które jest, gdzie schody się chowają. Z tego co wiem, to w muzeum również jest to zaimplementowane, to rozwiązanie. Schody, które... O, widzę, że już tutaj Piotr moją wypowiedź jak najbardziej... Będę ją ilustrował.
Są to schody, z których tworzy się podnośnik. Ja oczywiście jeszcze widziałem rozwiązanie, gdzie schody chowają się, nie wiem, w strop budynku czy w ścianę budynku i wtedy spod ziemia, z posadzki wychodzi... Tak, mieliśmy prezentację w pierwszej części, taką właśnie pokazującą te rozwiązania. Tutaj mamy takie urządzenie wolno stojące, ono jak rozumiem nie ingeruje w tkankę budynku, tak? Tylko jest jakby stoi na podłodze po prostu. Jest dołożone. Mhm. Oczywiście super, że takie coś jest, że takie rozwiązanie jest gdzieś stosowane. Ja jedynie na co zwracam uwagę też jako użytkownik. Bardzo by mi zależało na tym, ale to jest pewnie kwestia tylko czasu i po troszeczkę jeszcze dopracowania tej technologii, aby te wszystkie technologie były z możliwością takiego obsługi samodzielnej. Ze względu na to, że właśnie bardzo często te wszystkie nowe rozwiązania, które są właśnie stosowane, przeważnie jest to, jest potrzebna druga osoba po to, żeby z tego skorzystać. Bo jakby rozwiązań, ja zawsze też powtarzam to, że mamy XXI wiek, latamy w kosmos, więc myślę, że z różnicą terenu, nie wiem, 50 centymetrów, 100 centymetrów, 5 metrów, jesteśmy w stanie sobie bez problemu poradzić. Tylko teraz kwestią, moim zdaniem ważną jest to, aby z tego można było skorzystać samodzielnie. I tutaj na to bym kładł największy nacisk. Okay, czyli w ogóle w takim całym planowaniu dostępności, tak? I planowaniu korzystania. No bo można powiedzieć, że ta dostępność po to jest, tak? Po to, żeby człowiek był jak najbardziej samodzielny. I to bez względu na niepełnosprawność, na wiek, ta samodzielność jest ważna. Okej. To może tutaj jeszcze oczywiście zgadzam się i lepiej by było, my też byśmy woleli, żeby samodzielnie można było obsłużyć te podnośniki, te prezentowane też podnośniki. Niestety tutaj musi pracownik z pilotem przyjść i włączyć. Niestety tutaj musieliśmy szukać możliwych rozwiązań, też mając na względzie obiekt i to, jak wygląda. Akurat oba te podnośniki są indywidualnymi projektami, prototypami wręcz, specjalnie dedykowanymi tutaj na nasze potrzeby i rzeczywiście mogą wymagać dopracowania, może już są nawet dopracowane przez firmę, tutaj jest to też ciekawe i do pochwalenia się, że jest to polska firma, która wymyśliła oba patenty do obu tych rozwiązań. No niestety jest rzeczywiście ten minus konieczności obsługi przez drugą osobę. No ale myślę, że docelowo to może się okazać, że nawet danie takiego pilota użytkownikowi, który idzie zwiedzać, tak jak może dostać audio guide'a, to mógłby też dostać takiego pilota, tak? Tak, no znaczy my cały czas pracujemy nad poprawą dostępności. W tej chwili również nadal przeprowadzamy różne analizy wśród zwiedzających, zbieramy opinie i w tej chwili projektanci pracują nad kolejną fazą różnych, czasami drobnych, ale jednak ważnych polepszeń i ulepszeń. I tutaj cały czas kładziemy nacisk na dostępność naszych przestrzeni i naszych wystaw dla osób o wszystkich formach niepełnosprawności. Proszę mi powiedzieć, bo zakładam, że to nie jest rozwiązanie, które super sprawdzi się w takim ruchu na stacji na przykład, tak? Bo to chodzi jakoś tak, jak widzieliśmy na tym filmie, tak? Nie super szybko. Jakie są wasze doświadczenia właśnie takie, co mówią użytkownicy, jak oni to komentują? Czy to jest tak, że to jest...
Użytkownicy są bardzo zadowoleni. Przynajmniej do tej pory nawet jak osobiście się spotykałam z opiniami, czy tutaj akurat też spółdzielni FADOW zlecaliśmy audyt. No tak, ale my nie byliśmy się uczestnikami, my tam badaliśmy. Ale rzeczywiście nawet właśnie z tych badań, pytań publiczności, więc wszelkiej publiczności, to nie było krytycznych opinii. Może też dlatego, że funkcja jest obiektu taka, jaka jest, muzealna i jakby tutaj nikt nie biegnie się, nie śpieszy się tak jak no, na przykład w metrze, prawda? Że to jest tak naprawdę wtedy punkt komunikacyjny, gdzie komuś zależy na czasie. Tutaj jest takie jednak trochę uspokojenie, wyciszenie, więc jednak osoby czekają, nawet oglądając wystawę, czekają, aż zostanie to uruchomione i nie było jakby zgłoszeń, że jest chęć, potrzeba, żeby to działało szybciej. No niestety też te techniczne aspekty nie pozwalają na to. Okej. Jeszcze tak, wracając do pytań z czata, to pytanie do pana Karola z UTEK-u dotyczące zgłoszeń, dotyczące tego, czy pasażerowie skarżą się na takie rzeczy, które widzieliśmy w filmie. Czy jak to... Ja też nie wiem, jak wygląda podział wewnątrz UTK, czy to pan się tym na przykład zajmuje, tak? Czy zupełnie to jest inny departament, inny dział, ale no właśnie, znowu do tej samodzielności pewnie trochę wracamy i do szukania rozwiązań technicznych, które będą wspierały tą samodzielność w znacznie większym stopniu niż te, które widzieliśmy na filmie. Czy ludzie się na to skarżą? Tak, po pierwsze to faktycznie, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące skarg i zgłoszeń, to jestem dobrym adresatem. Moi współpracownicy, którzy są też obecni na dzisiejszym spotkaniu, bezpośrednio się tymi zgłoszeniami zajmują, więc mogą też to potwierdzić. Czy dużo jest tego typu zgłoszeń? Przyznam szczerze, że nie ma zgłoszeń, a jeżeli są to pojedyncze w skali na przestrzeni roku, może 2-3 tego typu zgłoszenia, chociaż my oczywiście wychodzimy z założenia, że każde zgłoszenie to jest przynajmniej jeden problem do rozwiązania i odpowiedzialnie do tego podchodzimy. Natomiast ja bym chciał jakby podkreślić to, na co faktycznie co wybrzmiewa z tych skarg i tutaj czy zgłoszeń, i tutaj faktycznie pojawia się temat samodzielności. Jak Państwo być może wiecie, no, przepisy są tak skonstruowane, że osoba z niepełnosprawnością, jeżeli chce otrzymać wsparcie, chce skorzystać z usługi asysty, tak to się potocznie nazywa, czy tak potocznie my mówimy, powinna się zgłosić do przewoźnika lub zarządcy stacji, zarządcy infrastruktury przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. I przepisy, tego typu przepisy są jednakowe dla całej Unii Europejskiej i no, one są przepisami obowiązującymi. My staramy się i przewoźnicy i zarządcy infrastruktury starają się o tym informować jak najbardziej jest to możliwe powszechnie. Natomiast faktycznie to, co odnotowujemy, to często niewiedza odnośnie tego wymogu, ale też uciążliwość tego wymogu. Bo jak z jednej strony, skoro założeniem generalnie polityki transportowej, nawet Unii Europejskiej, jest to, że czy generalnie nawet swobód jako takich obywatelskich, jest przecież swoboda przemieszczania się, no to ciężko mówić tutaj o swobodzie, jeżeli trzeba zgłosić, zaanonsować swoje potrzeby podróży z dwudniowym wyprzedzeniem. Na szczęście jest tak, że my, dostrzegając ten problem, też wystąpiliśmy do przewoźników z takim apelem, aby no możliwie skrócili ten okres, no bo nikt nie mówi, że jeżeli jest 48 godzin, to jest jedyny wymagany czas. Przecież jeżeli ktoś się zgłosi później, czyli na krótszy czas przed odjazdem pociągu, to też taką pomoc powinien uzyskać. I przepisy też tak są skonstruowane, że brak zgłoszenia nie oznacza, że komuś nie można pomóc.
Natomiast to trochę analogia do tego, jako że jestem przedstawicielem administracji publicznej, no tak samo, proszę Państwa, jak, nie wiem, przepisy KPA dotyczące rozpatrywania, terminów rozpatrywania spraw, no to moglibyśmy do tego podejść szablonowo i stosować maksymalne terminy, a my przynajmniej jako nasza jednostka staramy się stosować jak najkrótsze terminy realizacji spraw. Tak samo jest z tym terminem 48 godziny. On powinien być w naszej ocenie jak najkrótszy i zgadzamy się i znamy zdanie większości, no, znacznej części użytkowników, że ten termin jest uciążliwy. I staramy się zakrzewiać tę kulturę dostępności, to raz, a dwa dążymy do tego, żeby ten termin był jak najkrótszy i faktycznie przewoźnicy, zdecydowana większość przewoźników ten okres skróciła. Są też tacy, akurat tutaj patrzę w Państwa kierunku, bo województwo łódzkie jest takim przykładem, ale nie tylko, gdzie Łódzka Kolej Aglomeracyjna, może to precyzuję, deklaruje, że tak naprawdę zgłoszenia i nawet odchodzi od tego takiego formalnego podejścia, nie wymaga zgłoszeń, bo ma z jednej strony dostosowany tabor, a z drugiej strony co do zasady porusza się na dostosowanej infrastrukturze, która powinna zapewniać się osobom z niepełnosprawnościami na bezproblemowy dostęp do środków transportu, chociaż jak widać nawet na załączonym, przedstawionym wcześniej filmie Łódź Nicianiana, no faktycznie nie jest to taka pełna dostępność, o której dzisiaj byśmy pewnie chcieli tutaj mówić. To, co jeszcze, na co chciałem w tym kontekście zwrócić uwagę, to, że ten głos użytkowników, bezpośrednich odbiorców, adresatów tych usług, no generalnie, no tak, no można powiedzieć usług, jest bardzo istotny i bardzo się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj o tym dyskutować, bo to dla nas jest też kopalnia wiedzy, kopalnia doświadczeń, Państwa zdania, opinii. Ale też mam taką serdeczną prośbę o to, że jeżeli Państwo dostrzegacie, mówię tutaj tak naprawdę do wszystkich i zawsze to mówimy głośno i otwarcie, jeżeli dostrzegacie problemy, jeżeli widzicie Państwo, że można coś poprawić albo jest to rozwiązanie, które można zaimplementować u nas, może często bardzo prosty sposób, a nawet często niedużym kosztem, to prosimy o taki sygnał, bo każdy przykład dobrej praktyki jest niewątpliwie inspiracją dla innych, natomiast z drugiej strony każdy sygnał o ewentualnych nieprawidłowościach daje nam też możliwość ich wyjaśnienia, nie tylko dlaczego tak się stało, ale przede wszystkim jaka była geneza danego problemu, danej przeszkody. I cieszę się, że możemy dzisiaj o tym rozmawiać i ponawiam mój apel, jeżeli możecie Państwo, a zwłaszcza jeżeli dostrzegacie pewną powtarzalność problemów, to tym bardziej sygnalizujcie to nawet do mnie bezpośrednio. Będziemy te tematy wyjaśniać i starać się znaleźć takie rozwiązanie, które te problemy zniweluje. To co, na czacie będzie za Was adres mailowy, tak? Na jaki można pisać. Tu mamy też komentarz z czatą. No jeszcze też tej dostępności, tej samodzielności dotyczący. Bardzo często słychać argument, ktoś pomoże, ale tego kogoś no nieraz trzeba wezwać, poczekać. Przychodzi ktoś, kto no nie miał być tą dedykowaną osobą, jest jakimś człowiekiem na zastępstwo. No i wtedy zaczynają się oczywiście kłopoty. Klient, pasażer zwiedzający, który może zostać się sam w miejsce, do którego zmierza, nie ma na głowie organizowania sobie dostępności, a to może być kluczowe, gdy w grę wchodzi na przykład czas, niepełnosprawność związana z mową, czy rozładowany telefon, tak? No bo na tej Nicianianej na przykład trudno będzie tą platformę wezwać, jak się nie ma telefonu i teraz co, będziemy czekać na innego przechodnia i zaczepiać go, żeby nam zadzwonił, to zaczyna się robić kłopot. Słuchajcie, to jeszcze tak, te urządzenia do pokonywania poziomów to nie są tylko urządzenia z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchu. Oczywiście one nam się tutaj najczęściej nasuwają jako potencjalni użytkownicy, ale też to, co Adam mówił przy okazji filmu, osoby ze szczególnymi potrzebami to jest każda osoba, która może nieść ciężką walizkę albo wózek dziecięcy. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej dostępności, na który chciałbym zwrócić uwagę i teraz też Konrada Galińskiego poprosić o kilka zdań na ten temat, czyli o taką perspektywę użytkowania windy, użytkowania dźwigu osobowego przez osobę słabowidzącą, bo
to wydaje się oczywiście prostsze i to zawsze można powiedzieć, no przecież ten słabowidzący łatwiej sobie tam już się dostanie, no w najgorszym razie pójdzie po tych schodach i on jest w innej sytuacji niż osoba poruszająca się na wózku. Tak, jasne. Natomiast łatwo też niestety stworzyć bariery, które będą utrudniały chodzenie, poruszanie się także osobom słabowidzącym. Konrad, jesteś? Oczywiście. Dzień dobry. Ja nie będę może włączał kamery ze względu na to, że zamiast widzieć moją twarz, będą Państwo widzieli moje włosy, ewentualnie część czoła. Przygotowałem sobie do prezentacji kilka fotografii zrobionych na dworcu Łódź Fabryczna i dodatkowo nałożyłem filtr monochromatyczny, który pozwala pokazać, jak może widzieć osoba słabowidząca. Więc w międzyczasie za chwilę to włączę, a komentując pytanie od Piotra, tak, rzeczywiście. Najczęściej wybieram schody lub schody ruchome, ewentualnie chodniki ruchome. Natomiast jeżeli mam ciężką walizkę albo idę na przykład z kimś, kto prowadzi wózek dziecięcy, no to wtedy już wybieram dźwig osobowy, ewentualnie podnośnik pionowy, którym trzeba przyciskać cały czas guzik. To też jest problematyczne, gdzie muszę się zorientować, że ten guzik trzeba trzymać. Problemem w kwestii wzywania windy często jest brak jasnej informacji, że ta winda jest uruchomiona. I tutaj na przykład widzimy zewnętrzną windę na dworzec Łódź Fabryczna. Nie mogłem stanąć na wprost, dlatego że tam jest mało miejsca i mi się nie mieściło w kadrze, ale tak naprawdę tu jest wszystko na szaro. Szare drzwi, szara ściana, szary guzik, jak się włączy przycisk, to tam tylko malutka kropeczka się świeci na czerwono i w zasadzie ta winda nie działała. Musiałem iść do innej windy, która była 50 metrów dalej i zobaczyć, nią przejechać i fotografować w środku. Proszę bardzo, tak wygląda, muszę kliknąć już, tak wygląda widok monochromatyczny, gdzie tak naprawdę już nie widać nic. Ani nie widać tego guzika, ani nie widać drzwi, jest jedna wielka szara plama. Oczywiście na zdjęciu troszkę widać, dlatego że przesłona w aparacie w moim telefonie jest na tyle jasna, że czasami jak potrzebuję coś znaleźć gdziekolwiek, to lepiej, żebym patrzył przez telefon i przez jego soczewkę aparatu niż własnymi oczami, bo wtedy ekran, obraz jest jaśniejszy. Tutaj mamy już wejście do windy i moim celem było pokazać, jak wygląda panel, na którym się znajdują guziki wyboru pięter oraz wyświetlacze. No to jest zawsze duży problem, dlatego że tak naprawdę wchodząc do windy, widząc taką ścianę, nie wiem, czy mam po prawej stronie panel, czy po lewej stronie panel, na jakiej wysokości, gdzie szukać guzików, zwłaszcza, że tutaj chyba nawet nie są wypukłe. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w wersji monochromatycznej, gdzie generalnie mógłby ten wyświetlacz z numerem piętra być jakimś wyróżnikiem, natomiast no, tutaj nie jest. Tak wygląda panel z bliska. Są wypukłe. A, są wypukłe. No to tak, ale to też trzeba na całej ścianie windy je sobie wymacać, odnaleźć, żeby rzeczywiście tam pojechać. To jest winda na Fabrycznym szklana. Akurat chyba nawet stoi na tym poziomie, ale tutaj znowu są drzwi szklane, w środku nie ma lustra dla pasażerów i tak naprawdę nie widać, gdzie się kończą drzwi, gdzie się zaczynają. Dobrze, że jest ścieżka prowadząca, która mało wiele tam próbuje nas ustrzelić, żebyśmy trafili prześwit drzwi,
I gdyby nie było tej naklejki po prawej stronie informującej o tym, jak obsłużyć windę, no to ten panel wzywający również nie byłby widoczny. Tutaj jest wersja monochromatyczna, tak więc można się uzmysłowić. Weszliśmy do windy. Ja specjalnie zrobiłem zdjęcia z dwóch stron, żeby pokazać, że wchodząc do windy, która jest srebrna, szklana, a poręcze są również srebrne, to nie widać tak naprawdę, gdzie się znajduje panel, gdzie go szukać. I tak mogę sobie biegać po całej windzie, ona się zamknie, zgasi światło w międzyczasie, to może później znajdę ten panel, w którym już dalej się poprowadzę. Mamy takie, przepraszam Konrad, mamy też komentarz z czatu pana Maćka z Bydgoszczy, że w dobie pandemii szukanie przycisków przez osoby niewidome i słabowidzące stwarza kolejne problemy, tak? No bo musimy znacznie więcej rzeczy dotknąć, żeby się odnaleźć. Dokładnie tak. To jest kwestia... Od pana Marka oczywiście. Tak, od pana Marka. Napisane jak pan Maciek. Jeszcze jedno zdjęcie. Chciałem sobie pokazać, jak wygląda winda, której nie ma na poziomie. I tutaj też tak naprawdę, jak przycisnę guzik i nie będę wiedział, że on na pewno jest aktywowany, to tak naprawdę postoję 30 sekund. Jeśli się drzwi nie otworzą, no to pewnie sobie pójdę gdzieś dalej, ale fabryczna ma 400 metrów długości, hala, i druga winda jest za jakieś 300 i no tak naprawdę muszę szukać, biegać po całym dworcu, szukać odpowiedniej windy, bo tak naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić, czy ta konkretna jest działająca, czy też nie. Dobrym przykładem dobrej windy i wyróżniającego się panelu na tle ściany była ta winda na dworcu centralnym, gdzie ściany były pomarańczowe, a panel był srebrny. Natomiast na dworcu centralnym jest ten problem, że jedna winda jest pomarańczowa, a druga jest pomarańczowa, ale trzecia już jest cała srebrna. I tak naprawdę nie ma tej regularności. Więc to chyba tyle ode mnie. Jeżeli ktoś ma pytania, to zapraszam. Dzięki. Ja ci zatrzymam szerowanie. Dobrze. Dobra. Okej, to tutaj tak, zachęcam też do komentarzy i do ewentualnych pytań do Konrada. Sławku, ty napisałeś na samym początku, że ruchome chodniki i ruchome schody nie są dostępnością. Czy moglibyśmy jakoś ten wątek jeszcze pociągnąć? Chciałem udać teraz, że tak, ja napisałem. Oczywiście, że napisałem, oczywiście, ale to jest moje skromne zdanie, że niestety schody ruchome, jak i również te chodniki ruchome, nie są, osoby z niepełnosprawnością ruchu nie są w stanie, uważam, samodzielnie z tego skorzystać. Ja cały czas będę mówił i tutaj ja też pozwolę sobie przeczytać od pani Aleksandry Łukasik-Kapica, dostępność jako droga do samodzielności. Tak, jestem tego zdania. Jestem zdania, że im więcej rzeczy będzie miało możliwość obsługi samodzielnej, tym bardziej nie będziemy zwracać już uwagi na to, czy coś jest dostępne, czy nie. Po prostu jest i każdy z tego będzie korzystał. Dlatego uważam, że schody ruchome, jak i również te platformy, te chodniki ruchome, one nie stwarzają żadnej dostępności, wręcz odwrotnie, moim skromnym zdaniem, uważam, że one są wręcz niebezpieczne. Nie tylko dla osób z niepełnosprawnością ruchu, ale również dla osób właśnie słabowidzących, dla osób, które mają jakieś, nie wiem, wyzwania w związku z percepcją, jak i również dla osób starszych, którzy nie wiedzą nawet dokładnie, jak tego użyć. Więc ja bym nie szedł w kierunku, że chodniki ruchome, jak i również, no czy chodniki ruchome, bo tutaj Adam mówił o tym, że powinny być gdzieś implementowane jako standardy dostępności. Myślę, że nie. Mhm. Okej, tak, znaczy ja całkowicie się zgadzam z tym, że samodzielność jest rozwiązaniem. Ustawodawca też się okazuje ze mną zgadza. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami no też wyraźnie mówi, projektowanie uniwersalne pierwsze, racjonalne usprawnienia drugie, dostęp alternatywny tutaj rozumiany między innymi jako wsparcie czy jako
zaangażowanie jakiegoś innego człowieka to jest dopiero trzecie rozwiązanie i taka jest też hierarchia tam wskazana tej kolejności. Ja bym chciał się obronić. Bardzo proszę. Ja nie powiedziałem, że te chodniki ruchome są dostępnością, Sławek. To powiedziałem w kontekście ewakuacji, bo tam powstał problem, że sama winda nie jest, nie da się korzystać jej w trakcie ewakuacji. Taki chodnik byłby pośrednim rozwiązaniem. Absolutnie nie jest dostępnością. Ja doskonale o tym wiem, bo ja po tym nie pojadę. Ale w momencie, kiedy tam się zacznie palić, to można mnie wypchnąć, mimo że to będzie stało. To taka tylko... Chciałem się obronić, żeby tutaj nie powstała... Żeby było domówienie proste, tak? To ja w takim razie trochę też oddaję ci honor, bo ponieważ ja w pewnym momencie wszedłem, ja nie ukrywam, że ja ze szkolenia przeleciałem od razu tutaj. Okay. I jakby nie usłyszałem do końca tego wątku, tej ewakuacji i tutaj też się z tobą zgodzę, ale pod żadnym pozorem nie wolno tego wykorzystywać. Nie, absolutnie. To nie jest dostępność taka, żeby było tylko to. To zupełnie tutaj się zgadzamy w 100%. Jeżeli mogę się tutaj, bo temat ewakuacji pojawił, że włączyłam... Poczekaj, Paulina, poczekaj sekundę, ma, tylko poproszę pozostałych dwóch dyskutantów do tego, żeby odpowiedzieli zaraz na pytanie, a czemu nie możecie korzystać z ruchomych chodników? Paulina, oddaję ci głos. To znaczy, wiadomo, ewakuacja, czyli sytuacja zwykle dramatyczna, ratujemy się na każdy możliwy sposób, ale nie chciałabym, żebyśmy po tej dyskusji wyszli wszyscy stąd z przekonaniem, że to pomaga w ewakuacji. Owszem, wszystko jest w stanie pomóc, jeżeli jesteśmy w jakiejś dramatycznej sytuacji, natomiast nie skupiajmy się na tym, że ruchomy chodnik o dość dużym nachyleniu, o dość skomplikowanej posadzce nawierzchni, że on faktycznie jest rozwiązaniem ewakuacyjnym. Nie jest. Tak samo jak według przepisów prawa, jeżeli ewakuujemy się z garażu podziemnego, to jednak ta rampa dla samochodów też nie jest drogą ewakuacyjną. To pamiętajmy o tym. Nie skupiajmy się na tym, że można. Owszem, pewnie można, tak samo jak można kogoś znosić na rękach z trzeciego piętra, natomiast nie jest to sensowne rozwiązanie i nie zawsze się sprawdzi. Obiecujemy, że będziemy mieli osobne spotkanie o ewakuacji w ogóle. Więc będzie tutaj, poczekamy też jak Polska Bez Barier wyprodukuje jeszcze więcej filmów, żebyśmy mogli pokazywać rozwiązania i zrobimy takie spotkanie tutaj na czacie prywatnie. Edyta też mi podpowiada, że właśnie tak, że będzie, więc będziemy o tym rozmawiać. Powiedzcie jeszcze o tych, dlaczego... styczeń 2020, termin wyznaczony. Widzicie, takie rzeczy to w ogóle od ręki są, czyli wtedy będziemy mieli spotkanie o ewakuacji. 2021 oczywiście, bo to teraz mamy 2020. Chciałem powiedzieć, że to już byśmy byli po. No to 2021. Odpowiedzcie na pytanie, czemu wy nie możecie korzystać z ruchomych chodników. Pan Krzysztof pisze, ja korzystam. No to pozwolę sobie pierwszy odpowiedzieć. Ja nie jestem w stanie skorzystać z ruchomych chodników ze względu na to, że ja nie mam chwytu. Jestem osobą z porażeniem czterokończynowym. Nie jestem w stanie zablokować wózka, żeby nie posuwał się w każdą stronę. Nie jestem w stanie chwycić się poręczy, które jakby też kroczą razem z ruchomym chodnikiem. Więc ja po prostu dlatego z tego nie korzystam, bo jest to dla mnie najnormalniej niebezpieczne. Kolejną rzeczą, dlaczego nie korzystam z ruchomych schodów, również z tego nie korzystam. Raz w życiu spróbowałem, no i wywróciłem się na plecy, co skończyło się w ogóle całą historią zatrzymywania tych schodów i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu z tego nie korzystam, bo dla mnie jest to trudne, wręcz niewykonalne. Dla mnie to jest zbyt niebezpieczne. Okay, Adam? Ja potwierdzę, no bo tak jak było nawet na filmie pokazane, że no ja nie jestem w stanie się utrzymać, musiał mnie trzymać Bartek z tyłu. To jest taki substytut dostępności, tak? No nie musiał mnie nieść po schodach, więc okej, było lepiej. Co nie zmienia faktu, że sam nie jestem w stanie z tego skorzystać. No tak jak Sławek mówi, tak, no to nie jest dostępność, to jest taki, nie jesteśmy w stanie korzystać z tego, po prostu, no myślę, że tam kto widział film, to potrafił to sobie troszeczkę wyobrazić.
Okej, dobra. No to tutaj pokazaliście dobrą praktykę teraz, czyli jest pytanie z czatu, jest odpowiedź naszych panelistów. Zachęcam do tego nadal. Mamy jeszcze przynajmniej kilka minut na to, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami i swoimi refleksjami. Ja bym bardzo by mi zależało, żeby też z tej części nam pozostały w głowie też słowa pani Joanny, o pytaniu użytkowników, te o szukaniu rozwiązań. Ja jestem zachwycony informacją, że to były rozwiązania, które powstały trochę na wasze zamówienie. I właściwie to troszkę jeszcze ten wątek chciałem pociągnąć. Czy jest może tak, że pani wie na przykład o tym, że ci dostawcy, którzy wam te urządzenia sprzedali, że oni mają w swojej ofercie, że takie rozwiązania mniej oczywiste są wykorzystywane, że jest na nie zapotrzebowanie? Tak, z tego co wiem, tak, ponieważ my korzystaliśmy z tej firmy kilkukrotnie i też w kilku naszych lokalizacjach, między innymi też na nie tylko w siedzibie głównej, tylko też w takim naszym mniejszym obiekcie na ulicy Brzozowej. Także mieliśmy z nimi już kontakt parokrotny i wspólnie wypracowywaliśmy na przykład model tych schodów zamieniających się w platformę po to, żeby zgrać go estetycznie z wnętrzem i dostosować do danej konkretnej przestrzeni. Także z tego co wiem, to cały czas dopracowują swoje różne pomysły i tworzą je indywidualnie dla danej potrzeby konkretnego wnętrza. Co jest bardzo cenne i niestety bardzo rzadkie, ponieważ my bardzo długo szukaliśmy właśnie odpowiedniego wykonawcy. Rozmawialiśmy z wręcz nawet kilkunastoma firmami i te propozycje, które były po prostu takie standardowe i często też nieestetyczne, niepasujące gabarytowo do naszych przestrzeni, a muzeum posiada wszystkie lokalizacje w obiektach zabytkowych, więc są bardzo duże ograniczenia już przestrzenne. Stąd cieszę się, że takie firmy się pojawiają, bo też ich poleciliśmy generalnemu wykonawcy i też generalny wykonawca prac budowlanych, instalacyjnych, konserwatorskich, właśnie z nimi też współpracował, oni byli podwykonawcą generalnego wykonawcy. To w ogóle jest już dobra zapowiedź naszego wrześniowego spotkania, kiedy będziemy jeszcze więcej mówić o tej tkance zabytkowej i o połączeniu trzech żywiołów, czyli dostępności, transportu i ochrony zabytków. Spodziewam się, że to będzie w ogóle... No a może to spotkanie zrobimy, może będzie akurat chwilowa przerwa i je zrobimy na żywo i będziemy mogli wtedy jeszcze więcej o tym na ten emocjonujący, bez wątpienia temat rozmawiać. Trochę kończąc też naszą dzisiejszą spotkanie i też tą dyskusję, prosiłbym was, drodzy dyskutanci i dyskutantki, żebyście spróbowali jeszcze powiedzieć coś na jakąś taką myśl, która by powodowała, że w te wakacje będziemy spokojnie to przeżywać i trawić i ten wątek dostępności zostanie z nami. Czyli musicie teraz mieć taki bon mot, takie zdanie, które spowoduje, że przypomnę, naszych 60 ponad użytkowników 2 miesiące przeżyje bez naszych dostępnościowych spotkań. Proszę bardzo, kto chce zacząć? Nie pchać się. Sławek, widzę, że trochę chce. No ja, mi pierwsze na myśl, jak o to poprosiłeś, to jest to, co już jest znane od nas z fundacji, no to życzę wszystkiego dostępnego po prostu. I miejmy nadzieję, że to będzie rosło, że ta dostępność po prostu będzie. I tyle. Mhm. Joanna Dudalewicz. No, ja mogę powiedzieć bardziej odnosząc osobiście. Ja jestem architektem poza zajmowaniem się tutaj kierowaniem inwestycjami
I rzeczywiście sama również dla siebie zawodowo bardzo dużo się nauczyłam pod kątem dostępności i też docenili to projektanci współpracujący z nami w trakcie inwestycji. I tak naprawdę chyba życzyłabym, żeby projektanci właśnie mieli większą świadomość, żeby tak jak w tej chwili na przykład pracujemy z projektantami nad tym, żeby nawet właśnie te informacje mapowe, te informacje właśnie kierujące do windy czy podnośnika, dopracowujemy i zmieniamy, między innymi badając kolorystykę i nakładając z projektantami, siedzimy, nakładamy, robimy nakładki właśnie z różnymi dysfunkcjami wzroku, żeby wyznaleźć taki kolor, żeby każdy mógł go zróżnicować i zobaczyć. Więc sądzę, że to jest taką też myślą, żeby cały czas pracować dalej i szukać głębiej jeszcze rozwiązań i nawet poprawiać już to, co zostało zrobione. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pan Karol Kusowski? Ja bym to podsumował, czy może pozostawił nas wszystkich z takim stwierdzeniem, które dzisiaj tutaj padło i które często pada w kontekście dostępności, że dostępność to proces. I mam nadzieję, że ten czas, nazwijmy to wakacyjny, czy czas naszego kolejnego spotkania, będzie okresem, który wykorzystamy wszyscy jak najlepiej potrafimy do tego, żeby ten proces przyspieszyć, ulepszyć, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że ten proces się gdzieś zatrzymał, wyhamował, zastopował, chociaż miało być optymistycznie. Powiem nieco mniej optymistycznie, że niestety liczba osób z niepełnosprawnościami, które podróżują w czasie epidemii, którą mamy obecnie, z którą mamy obecnie do czynienia, no, spadła drastycznie, nawet o ponad 90-95%, więc mam nadzieję też, że w czasie, kiedy spotkamy się po raz kolejny, te dane dotyczące podróży osób z niepełnosprawnościami będą znacznie lepsze i będą Państwu przekazać bardziej optymistyczną informację w tym zakresie. Dziękuję. Okej, okay, dziękuję. Jeśli bardzo. Mógłbym coś dodać? Proszę bardzo. Jeśli mógłbym jeszcze dodać, właśnie przysłuchując się Waszym wypowiedziom, optymistycznie nastawiamy fakt, że wszystkie właśnie takie bolączki systemów, które montujemy w Polsce, nasza firma System Access może sobie z tym poradzić, bo tak jak było wcześniej wspomniane, ta pozioma orientacja przycisków, co stosujemy już na windach od dawien dawna, od początku, to, że nasze windy wykorzystywane są na ścieżkach podczas pożarów jako droga przeciwpożarowa, instalujemy UPS-y, baterie i zapasy podczas odcięcia prądu, więc to są, część naszych wind też jest, czy wind, gdy jest taka potrzeba, w to je też wyposażamy. To, co Pani wspomniała właśnie z Muzeum Warszawy, że nasze windy idealnie wtaczają się w obszar i są praktycznie nie do zauważenia, bo i posadzka jest na naszych windach i na schodach, to też mamy jakby też to tworzymy. Oraz to, żeby, tak jak tutaj Pan wspomniał, osoby z wadą wzroku też dostrzegały, gdzie się kończą schody, a gdzie się schody zaczynają. Też stosujemy różne typu właśnie kontrastujące kolory na platformach, przed platformami oraz na przyciskach. Stosujemy alfabet Braille'a, który można łatwo wyczuć palcami, więc to też jest oczywiście coś, z czym sobie radzimy na porządku dziennym, to jest w naszych systemach. I ostatnią część jeszcze tutaj od paru godzin właśnie słuchałem o tym użytkowaniu systemów samodzielnym. Nie chciałbym, żeby to było wrzucane, żeby każdy odszedł z dzisiejszego spotkania z tym, że mamy biało lub czarne. Mamy albo samodzielne używanie windy, albo potrzebujemy osobę, która nam pomoże. I tak i nie. Jeśli ma być osoba do pomocy, ten obszar, te 50% tego obszaru można rozciągnąć na bardzo szeroki temat. Możemy mieć z jednej strony taki problem, jak tutaj Pan pokazywał filmik, który trzeba dzwonić po kogoś, trzeba tą osobę fizycznie zawołać, ona musi tam windę jakby nam rozpakować na naszych oczach, co trwa godziny, pół godziny, długie minuty, gdzie my się śpieszymy na pociąg, ale z drugiej strony mamy też ten możemy polegać na osobie na zasadzie kamera i tylko przycisk do operatora. Ten operator może być gdziekolwiek w Polsce, wystarczy, że ma połączenie wizualne
i może po prostu nam odblokować windę, nam może po prostu zwolnić blokadę z windy, przez to, żeby blokadę, założyliśmy tą blokadę przez to, żeby ludzie się z tym nie bawili, żeby dzieci sobie nie bawili, nie rozsuwali schodów tam i przód, tył i nie zostawiali tej windy w takiej pozycji, gdzie ona jest w połowie rozsunięta i nie uciekli z tego i zostawili ją niebezpiecznie podczas zmroku, może dla osób, które mogą się poruszać po tych schodach i stwarzać zagrożenie, ta osoba może odblokować tą windę z każdego zakątka świata dla tej osoby na peronie, która może wtedy samodzielnie, już wtedy samodzielnie poruszać się na tej windzie. To jest kwestia 5 sekund, nie tych 30 minut, więc te samodzielne i niesamodzielne poruszanie się windą, ono jeszcze ma dużo kategorii. Tych kategorii jest mnóstwo, to jest kompletny inny podział na pilociki, na połączenia Bluetooth do 10 metrów z windą, żeby osoby, które chcą uzyskać dostęp do windy w jak najbardziej samodzielny sposób, i to podkreślam, w jak najbardziej samodzielny sposób mogły ten dostęp uzyskać tu i teraz, zaraz, w przeciągu sekund, nie minus. To jest bardzo ważny aspekt tego też. Dziękuję bardzo. Paulina, optymistycznie jeszcze coś, proszę bardzo. Optymistycznie. No, szanowni Państwo, popatrzcie, w jakim jesteśmy pięknym momencie. Rozmawiamy nie o tym, jak tych biednych, roszczeniowych, niepełnosprawnych dostać do budynku, tylko rozmawiamy o strasznie skomplikowanych systemach, które sprawiają, że rzeczy dzieją się zdalnie, rzeczy dzieją się same, że właściwie ten poziom samodzielności jest coraz większy. Właściwie wychodzi na to, że postęp technologiczny jest ogromny i ja podbiłabym tutaj to, co mówił pan Karol Kłosowski. Dostępność to proces. Jesteśmy chyba w całkiem nie najgorszym momencie tego procesu. Natomiast to jest też proces, w który muszą angażować się ludzie i to, o czym mówił Sławek wcześniej w kontekście Pałacu Kultury i Nauki, że tam jest fantastyczne rozwiązanie technologiczne i cudownie przeszkolona załoga, która nim operuje, no to sprawia, że ogromna ilość przestrzeni jest coraz bardziej dostępna. No, czy to nie jest optymistyczne? Bardzo, bardzo w porządku. Miejmy nadzieję tylko, że ten proces w wakacje nie zwolni. Właśnie tak. Adam, optymistyczna rzecz na koniec. W dwóch zdaniach i z włączonym mikrofonem. O, dobrze, że powiedziałeś o włączonym mikrofonie, bo zapomniałem. No dobrze, to ja powiem to, co miałem w sumie powiedzieć na początku, a kiedyś pani Edycie przekazywałem. Jestem pod wielkim wrażeniem przede wszystkim, że CUPT te spotkania organizuje i chciałem bardzo serdecznie podziękować, zwłaszcza jak słyszę, że będą się odbywać kolejne, bo osoby, które się zajmują w Polsce tematem dostępności, z reguły się dosyć dobrze znają ze sobą. Natomiast brakuje platform do komunikacji, do tego, żeby się wzajemnie edukować i rozmawiać o różnych przypadkach. I te spotkania dążą w jak najlepszą drogę, aby taką platformą się stawać, coraz lepszą. Filmiki, które też są pokazywane, bardzo dobrze pokazują te problemy. Wydaje mi się, że jest to ważna inspiracja dla nas wszystkich, więc może tak przed wakacjami zakończę swoją aktywność. Dziękuję bardzo i jakby były jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Okej, dzięki. No i oddaję głos naszej gospodyni w takim razie, Edyta Bywatyńska z CUPT. Proszę bardzo, słowo zamknięcia i też żeby optymistycznie, pamiętaj. Słowo zamknięcia, właściwie to miał być już koniec, tak? Bo pierwsze założenia były, że tylko 6 spotkań. Po tym, co powiedział pan Adam, to wydaje mi się, że będziemy kontynuować dalej. Mamy już plan na to, co będzie się działo po wakacjach. On się pojawi niebawem na stronie naszej internetowej w zakładce dostępność, więc zachęcam do zapoznania się z nim. No i cóż, i życzę państwu udanych wakacji pomimo wszystko. Myślmy o dostępności i ta dostępność nas dotyczy wszystkich. Ja wiem po tym, jak chodziłam z dzieckiem i z wózkiem, że mi też pewne rzeczy doskwierały, dlatego myślmy o dostępności i spotkajmy się we wrześniu. Wszyscy. Okej, dziękujemy bardzo w takim razie. Do zobaczenia i widzimy się we wrześniu na rozmowie o obiektach zabytkowych. Dziękujemy, miłych wakacji. Dziękujemy. Dziękujemy.
Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia, do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy. Na środku ekranu logotyp CUPT, poniżej napis Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Na dole ekranu ciąg logotypów Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Logotyp CUPT płynnie zmienia się w logotyp spółdzielni socjalnej FADO.